16., jak zwykle. Witam się z Wami bardzo serdecznie. Te osoby, które się tutaj witają, to wiedzą, że jestem Kasia ze złotego naparstka, ale jeśli jest ktoś, kto nie wie, kim ja jestem, to niech też podniesie rękę. Jestem pierwszy raz, nigdy nie byłam, pierwszy raz trafiłam, albo wiem kto, ale nie, nigdy nie byłam. Także słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na krawieckich pogaduchach. Jest to słodkich pogaduchach. Słodkie pogaduchy krawieckie ze złotym naparstkiem. Cyklicznie one się odbywają co dwa tygodnie i zawsze mamy jakiś fajny temat do omówienia. I dzisiaj jeszcze będziemy, zaraz ja sobie poczytam, i dzisiaj będziemy mówić o gadżetach krawieckich. Dorotka mówi, że jeszcze chwilkę i fanklub Złotego Naparska założę. Bardzo fajnie jakby, jakby powstał taki fanklub i e, słuchajcie, no byłabym jakąś taką, e, jak to się mówi, Członkiem takim honorowym członkiem, tak? Honorowym członkiem waszego klubu i no coś tam byśmy może czasami e, gdzieś tam chociaż na, na live'a się spotykały znowu, tak? Dobra. I Alicja dołączyła super. Dołączajcie, dołączajcie, bo dzisiaj będziemy mieli jak zwykle na luzie fajny temat. Pamiętajcie, że słodkie pogaduchy. To są rozmowy na luzie, i każdy, no, że tak powiem, zachęcam, żeby każdy miał coś smacznego, słodkiego. Ja powiem szczerze, że dzisiaj nic sobie takiego konkretnego, dobrego nie przygotowałam czy dobrego. Jakiegoś wypasionego. Widziałam sobie dzisiaj taki słodki kisielek, oczywiście będzie pewnie taka ulepka, ale u mnie w pracowni jest ogólnie chłodno tutaj. Przestali grzać, ja mam tutaj mury, więc powiem szczerze, że jestem dzisiaj cieplutko ubrana i taki kisielek słodziutki, cieplutki bardzo dobrze mi zrobi. Od razu w ramach takiej, no słuchajcie, lokowania produktu, to Wam powiem, że jestem dzisiaj w bluzie, bo dawno tej bluzy nie nakładałam i powiem szczerze, że dzisiaj tak fajnie się w niej czuję. Nie wiem, czy poznajecie, ale to jest bluza... Nie, to jest bluza, której fason jest, znaczy wykrój, szablon jest w złotym naparsku. I to jest bluza, yy, Boże, jak ta bluza się nazywa? Cholerka, ludzie, święci, już miałam na końcu języka dziewczyny. Pomóżcie mi, jak ta bluza raglanowa się nazywa z złotego naparska? Jezus, Maryjo. Jak ta bluza się nazywa? Słuchajcie, nazwa mi wypadła. Zaraz ją poszukam, bo nie mogę, <laughs> nie mogę. Harun, bluza Harun. To jest, słuchajcie, pierwsza bluza jaka została wstawiona do Złotego Naparska, jeszcze to były moje stare szablony, jakbyście miały swoją bluzę Harun i porównały ją z tymi szablonami, które są teraz, no to bluza Harun jeszcze na szablonach wygląda troszeczkę inaczej, ale przy okazji Wam zrobię to lokowanie produktu, bo całkiem, znaczy całkiem bardzo fajna to jest bluza i ja dzisiaj ją nałożyłam, zobaczcie jak ona wygląda. Poczekajcie, ja się tutaj przełączę, zobaczę się. Zobaczcie, to jest bluza raglanowa, tak? Ona ma takie rękawy raglan tutaj, w ten sposób. O, jakąś chyba tutaj mam dziurkę. O, ludzie, zobaczcie, nawet zobaczyłam, że coś mi się przerwało. Muszę sobie przypomnieć, jak ją szyłam. To jest model, który ja sobie szyłam pewnie próbnie kiedyś tam. To jest z oczywiście moje całe oprogramowanie, tutaj mikrofonowe. To zanim zaczniemy, to się Wam pokażę. I zobaczcie, bluza Harun jest taka fajna, że ma. Fajną kieszeń, ściągana i tutaj ma właśnie raglan i kaptur. O zobaczcie tak. I e, jedyną wadą tej bluzy Harun jest to, że ona nie ma wypasionej instrukcji szycia. Takiej jak to był, są teraz we wszystkich moich instrukcjach. Dlatego, że ona była robiona wieki, wieki, wieki temu i wtedy jeszcze tego nie było. I teraz chyba jest dobry czas, żeby tą bluzę jeszcze raz uszyć i zrobić Wam do tego jakiś filmik albo albo nie wiem, filmik, albo instrukcję obrazkową, pewnie filmik, ale naprawdę bardzo fajna bluza, nie pamiętam, który rozmiar sobie szyłam, czy 38 czy 40, ona była tak dawno temu, że 38 nosiłam, teraz już nasze 40, ale nie pamiętam, jaki to jest rozmiar, ale dobra, koniec lokowania produktu, nie. mam nadzieję, że ta bluza Wam się podoba, aż mi od razu się cieplej zrobiło, ale dobra, słuchajcie, dzisiaj będziemy... Rozmawiać o gadżetach krawieckich. I mam nadzieję, że ja nie będę tylko mówić o swoich gadżetach, bo ja zawsze Wam mówiłam, że ja nie jestem gadżeciarą. Ja tak naprawdę nie mam za bardzo się czym pochwalić, więc ja liczę na to, że Wy mnie trochę uzupełnicie i podpowiecie między sobą, pokażecie. Znaczy, może nie pokażecie. Ania zawsze, jak Ania jest w wrochna, to robi zawsze post. Może ktoś zrobi post na grupie właśnie w tym czasie i w ramach właśnie tego lajbu post dodatkowy, że słuchajcie, wrzucajcie tu swoje przydatne, fajne jakieś gadżety krawieckie, bo może na przykład coś macie fajnego, coś używacie, a ktoś tego nie wie. Ja zacznę od siebie. A przy okazji jeszcze, o zanim zacznę, to jeszcze chwalcie się z czym wy dzisiaj tutaj jesteście, z jakimi słodkościami. Od razu mówię, że słodkością w cudzysłowiu mogą być też, nie wiem, słone orzeszki, jabłuszko, może być obiadek, czyli coś smacznego, tak? Słodkie pogaduchy to znaczy, że miłe przy czymś pysznym. Niekoniecznie musi być to słodkie, ale to takie w cudzysłowiu. Chwalcie się, co wy macie. Hejka wszystkim, Weronika się też wita, super. Marta, Agnieszka, super dołączyła. Ja jeszcze raz powtarzam, że ja mam sielek. zaraz, oczywiście, siorbnę tutaj Wam przed kamerą. Ada dołączyła super. Ciekawa jestem, czy jest ktoś, kto jest pierwszy raz: dziewczyny czy chłopaki. Odzywajcie się. Jeśli jesteście po raz pierwszy, pierwszy raz dołączyliście do nas, to dajcie znać. Chciałabym wiedzieć, że ktoś jest po raz pierwszy, a przy okazji, że może zostanie na dłużej. Czyli yy, Marta mówi jak zwykle w biegu i pod koniec dopiero będę coś mieć. Adam mówi, że u mnie kawka i się mleczko. O, super, też się mleczko lubię. Słuchajcie, jeśli chodzi o gadżety, ja Wam zawsze powtarzałam, że Kasia ze Złotego Naparska nie jest gadżeciarą. Ja ogólnie nie jestem gadżeciarą, to znaczy, że ja nie wyszukuję gdzieś tam nie wiadomo czego, żeby sobie jakieś gadżety krawieckie wyszukać. Ja jestem wychowana chyba, ja to zawsze mówię, ja jestem wychowana na starych metodach. I zaraz Wam powiem, co to są te stare metody. Stara szkoła krawiecka, czyli taka, że jak ja zaczynałam szkołę, to była moja szkoła średnia po podstawówce, zobaczcie, ja mogę mieć lat, tak? Nie wiem, jak się kończy podstawówkę chyba w 15 lat. No to było, słuchajcie, wieki temu. No, wieki temu. Zaczekajcie, eee, żeby mnie skłamać. 30 parę lat temu, tak? Ja już taka młoda nie jestem, więc jak ja zaczynałam szkołę krawiecką, to nie było czegoś takiego jak teraz, że się otwierało internet i tam było wszystko, że się otwierało Aliexpress albo pasmanterię jakoś online, albo że się zachodziło do jakiejś pasmanterii lokalnej i oczy grają, bo tam wszystko jest. My korzystaliśmy z tego, co mamy pod ręką. Czyli umie, umiałyśmy wykorzystywać rzeczy takie zrobione albo samodzielnie, albo właśnie... Takie, no wiecie, domowe, można tak powiedzieć. I zaraz Wam powiem, co z tego ja mam tutaj. Zobaczcie, ja tutaj swoje, jakieś tam gadżety już przyszykowane. Niektóre są nowe, kupione, a niektóre takie najprostsze. I teraz, co ja nazywam gadżetami krawieckimi, dziewczyny? Co, co też u Was to jest tym gadżetem? Dla mnie, gadżetem krawieckim, w cudzysłowie, bo wiadomo, gadżet, rzecz, która nam jakaś tam pomaga, wiadomo, nie wiem, czy szpilki można nazwać gadżetem. To jest szpilka, to jest coś, co jest, nie wiem, wyposażenie krawcowej, tak? Dla mnie, gadżetem chociażby jest taki igielnik, tak? Bo już jest jakiś nietypowy, jakiś tam gadżet, jakiś coś, co mi pomaga w szyciu. I zobaczcie, ja na przykład, właśnie lubię, bardzo lubię i mam sentyment do wszelkich igielników robionych samodzielnie. Ja mam też igielniki kupione, bo kiedyś może tak się nie wyrywałam do, do robienia, ale ja najbardziej lubię swoje. Ten mój jest już tak stary, że już na niego szkoda patrzeć, ale ja go po prostu uwielbiam. Ja bardzo lubię mieć szpilki przy sobie i ja sobie, zobaczcie, noszę go na ręku. To jest igielnik, który. Dajcie znać, czy Wam się podoba, i czy wy go sobie z czymś kojarzycie. Dajcie znać, czy widziałyście gdzieś ten igielnik. Wiem, że niektóre osoby też mają podobne. Chwalcie się, jeśli macie, albo jeśli nie wiem, wam się może spodobał, to mówcie. Bardzo, bardzo lubię. Ja na przykład nie przepadam za igielnikami magnesowymi wszelkiego rodzaju. Zaraz wam powiem, dlaczego. One też w pewnym sensie są fajne różnym osobom pewnie pomagają tak bo nie wiem chociażby szpilki nam się walają czy upadną na dywan czy gdzieś tam rozsypią się po stole no to łatwo tym igielnikiem takim, wiecie, magnesowym pozbierać i już dobrze. Ale ja na przykład nie lubię, jak szpilki są splątane. Ja lubię sobie w mój igielnik, teraz akurat mam wszystkie w jednym miejscu stłoczone, bo coś tam on leżał bokiem, ja tak wbijałam, ale ja często sobie siedząc, nie wiem, relaksując się, słuchajcie, to nawet potrafię sobie te szpilki tak wbijać, że one są, słuchajcie, tak jak jeżyk, równomiernie rozłożone dookoła. Ja uwielbiam korzystać z igielników, bo ja bardzo lubię, Chyba mam jakąś taką fobię na ten temat. Bardzo lubię właśnie te szpileczki, one są takie posegregowane. Czyli ja nie lubię gdzieś tam wyplątywać, szpilki brać z tych magnesów albo z jakiegoś pojemnika. I powiem szczerze, czasami jak oglądam filmy na YouTubie czy jakieś poradniki szycia i ktoś tam bierze z pudełka splątane te szpilki tam wybiera palcem, no to po prostu mi zawsze myślę sobie, jeju, czemu ktoś nie ma takiego fajnego sobie, tak? Że sobie szpileczkę wbija i wybija. Ale to może być, słuchajcie, moja fobia. Fobia taka. Yy, zaraz Wam słuchajcie może podrzucę, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale ten igielnik, yy, ja szyłam go na, yy, na poczet yy, filmu na YouTube, jak zrobić igielnik. W ogóle na Złotym Naparsku znajdziecie dwa igielniki. Jeden jest, nie wiem czy ja go tutaj mam pod ręką, czy gdzieś tutaj jest. Ja mam tego półeczkę tutaj, dlatego tam zaglądam, chyba nie mam pod ręką. Jeden jest taki bardzo prosty. Zrobiony na pokrywce od y, słoika, y, przyklejony normalnie y, klejem na gorąco. Taka kulka, jeszcze tam ozdobiona kuleczkami, taka najprostsza, którą można zrobić w ogóle bez użycia y, maszyny do szycia. Natomiast ten już jest wersja taka premium. Tutaj już ja robiłam na maszynie do szycia. <laughs> Alicja mówi, że mam bzika na punkcie szpilek. No i dobra, dajcie znać, czy ktoś nie zna tego igielnika, bo słuchajcie, jak macie ochotę, to ja mogę za chwilkę Wam szybciutko odszukać, i wstawić Wam linka do filmu, gdzie taki igielnik jest zrobiony. I powiem szczerze, że sama bym się chętnie przekonała, ile to już czasu minęło, bo ten czas tak leci nieubłaganie, że teraz się okaże, że on nie wiem, ma wieki już ten igielnik, a on jeszcze zobaczcie, u mnie cały czas jest. Dorota mówi: Ja mam magnesy, bo gumka z gilnika mnie ściska i czuję dyskomfort. I właśnie, i zobaczcie. Ja nie mówię, że magnesowy jest zły, tylko że ja go nie lubię, ale zobaczcie, Dorota woli mieć magnesowy, bo ją na przykład gumka ciśnie. I to jest fajne, że my możemy sobie dopasować te nasze gadżetiki, te właśnie fajne rzeczy pod siebie. Jeden lubi takie, drugi lubi takie. Każdy lubi swoje. I to jest właśnie fajne. No, a zaraz Wam szybciutko wrzucę ten filmik. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda, bo. Może ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, tak? Zaraz tu wpiszę sobie igielnik i zaraz Wam tutaj podrzucę. I zobaczymy, czy wyjdzie. Mam tutaj laptopa z boku. Zaraz zobaczymy. O, mam, mam. No i zobaczymy. Ja Wam wrzucę jedno. Mam jeszcze drugi igielnik, więc jak ktoś będzie chciał znaleźć, to sobie poszuka. Kiedy ja to wstawiłam? Słuchajcie, czy ja tutaj zobaczę? Nie wiem, czy ja tu zobaczę. Nie jestem w stanie chyba teraz tu tak na szybko zobaczyć. Może wydać radę. Zobaczyć, ile, ile czasu temu ja wstawiłam ten... Czekajcie, gdzie teraz ją ja wrócić? O, tutaj. Dobra. O, wyjątkowo mogę wstawić. Bo tamtym razem coś mi tutaj nie działało i Facebook mi nie dawał wstawić komentarza, a widzę, że jest. Dobra, jest. Jest i sobie przypnę i zobaczcie. Dobra, czyli to jest jeden gadżet. Już na tym gadżecie sobie... O, dobrze. Film na igielnik i na obciążniki widziałam. Dobra, słuchaj. Super. No i wy się też chwalcie. Czy lubicie właśnie poduszeczki? Czy macie takie? Wiem, że niektórzy sobie robią poduszeczkę i na maszynę gdzieś tam zakładają tak na gumkę jakąś, czy na jakiś rzep, bo lubią sobie mieć tam przy maszynie. Ja myślę, że sobie kiedyś zrobię taki coś przy maszynie albo przykleję, bo często gdzieś tam yy, przy maszynie wypinam szpilki, a jak ten gdzieś położę, no to rzucam na stół te szpilki, tak i potem mi to troszeczkę no, y, może denerwuje, sama na siebie się denerwuje, że potem muszę to zbierać. No właśnie, o, super. No dobra, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą lubię stosować, ale stosuję już coraz mniej. To są obciążniki. Teraz więcej szpil, szpilkami przypinam niż, magnesa, niż obciążnikami przy, przy, przykładam, ale jak już tak wstępnie planuję sobie rozłożenie szablonów na materiale, to czasami przyda mi się jeden lub dwa obciążniki, czy tam trzy położyć na szablony. I jak zwykle, jak to ja, taka może nie życiara, ale taka Zosia samosia mogłabym powiedzieć. Ja oczywiście mam większość obciążników, zobaczcie zrobionych samodzielnie. Jeśli nie wiecie do czego są obciążniki, no to ja często właśnie używam obciążników. Po pierwsze do przyciskania szablonu, tak? Chcę na przykład sobie rozmieścić szablony i tymczasowo chcę chociaż po jednym obciążniku gdzieś tam położyć. Ja ogólnie lubię chociaż kilkoma szpilkami przypiąć szablon do materiału, więc później te obciążniki nie są mi potrzebne, ale czasami zdarza mi się na przykład, że chcę coś kroić i materiał zwisa mi poza stół i jak ja go nie obciążę na przykład, no to potrafi mi on zjeżdżać z tego stołu, tak, bo mam jego więcej, a tak potrzebuję go rozłożyć, że on no trochę go tam chce zwiesić ze stołu. I często wtedy też potrafię postawić sobie te obciążniki, aby mi ten materiał nie zjeżdżał, nie chcę go jakoś w rulonik zwijać, czy jakoś tam coś kombinować, więc sobie tak robię czasami do tego celu. Yy... <laughs> Dorota mówi, ja mam trzy magnesy, jeden na rękę, jeden na stół, jeden jako ogranicznik. No super. Więc właśnie takie obciążniki, no w różnych sytuacjach gdzieś tam mi się sprawdzają, nie wiem, może jeszcze jakieś inne, może wymyślić dla nich jakieś przykłady. No, ale powiedzmy. Na razie mam takie. I teraz zobaczcie, ja już nie będę Wam tych wszystkich filmików tutaj wrzucać, ten przykładowy jeden wrzuciłam. Jeśli ktoś w ogóle nie zna kanału Złotego Naparska, to przez ten jeden filmik o igielniku już traficie, a tam jak wpiszecie obciążnik czy ciężarek do materiału, to coś tam Wam wyskoczy i zobaczycie. I teraz tak, jak Wam się podobają moje ciężarki? Pewnie widziałyście w większości przypadków. To jest ciężarek zrobiony jako pierwszy. Zobaczcie, taki krem do twarzy. W takiej pięknej tubie, i to był ciężarek, który powstał w mojej głowie, dlatego, że ja mam takie, takie ciężarki. Zobaczcie, ja dzisiaj nie będę włączała innej kamery, będę do tej pokazywała. Dlatego, że ja dzisiaj szykowałam się do robienia Wam kolejnej instrukcji szycia, ale mi nie wyszło, bo zaczęłam z inną kamerą kombinować i musiałam tutaj zrobić szacher macher już sobie prawie przygotowałam, ale okazało się, że mam za mało czasu, bo zaraz live i musiałam wszystko z powrotem wywalić, więc jestem na jednej kamerze. Więc tutaj będę wam tak pokazywać, ale zobaczę się, czy mnie widać w ogóle, jak tutaj wam pokazuję. O, dobra, widać. Zobaczcie. Ten ciężarek mnie zainspirował, bo to jest ciężarek, który moja mama. Była kiedyś introligatorką, była, bo już nie pracuje jako introligatorka, ale była introligatorką i miała jakieś takie introligatorskie tak zwane ciężarki i one są bardzo ciężkie i takie są fajne, bo mają tutaj takie mięciutki materiał, jakiś zamsz, nie wiem co to jest. One są fajne i ciężkie i jak ja sobie zobaczyłam krem do twarzy, który miałam i myślę sobie, kurczę, jak on jest podobny do tego ciężarka, widzicie? Ten ciężarek tylko to jest odwrotnie, ale dobra, niech będzie tak. Więc ja sobie postanowiłam wykorzystać to jako ciężarek. Świetne, jestem bardzo zadowolona. I co ja tutaj w środku mam, słuchajcie, nie wiem, czy zobaczycie. Kamienie, kamyczki połączone z solą. Dlaczego połączyłam z solą? Dlatego, że najpierw wypchałam kamyczkami, wiadomo, one dają ciężar, ale tam jest jeszcze dużo wolnej przestrzeni do zagospodarowania. Więc jeszcze go wypełniłam solą. Zwykła sól z kamyczkami, tak samo tutaj. Tutaj mam też krem, też pojemniczek i dodatkowo jeszcze zobaczcie, miałam takie guziczki, których nie zużyłam, no takie w różnych kształtach fajnych i nakleiłam. Ale też miałam kiedyś taki pomysł, bo robiłam skrzata, fi robiłam film do szycia skrzata i tam odlewałam mu z cementu, takiego, no do, takiego cementu budowlanego, no ze sklepu budowlanego. Buciki laskrzata wylewałam. No to też mi zostało trochę tego cementu, więc inne pojemniki po kremie gdzieś tam mam porozrzucane, bo pracowni wszystkich nie brałam. To sobie wręcz cementem zalewałam, tak? Także możemy naprawdę na różne sposoby. A tu zobaczcie, mam też fajny taki pomysł, bo tu jest, no tak wygląda ciężarek, tak? Tu wygląda tak. One są dosyć ciężkie, naprawdę wystarczająco ciężkie, żeby je tutaj wykorzystać. Natomiast tutaj zobaczcie, miałam resztki błyszczących różnych. Znaczy, no, to są dzieniny, to jest chyba lama, właśnie taka błyszcząca. No to co? To sobie po prostu w ten sposób, o, o tak, owinęłam ten swój, no, że tak powiem, brzydki, mało, mało dekoracyjny słoiczek po kremie. Ścisnęłam zwyczajnie gumką. Tutaj sobie zrobiłam fajny pióropuszek i zobaczcie, łatwo się stawia i do czegoś tam mo, mo, mogę wykorzystać. Bardzo naprawdę prosty sposób. Zobaczcie, że nawet zwykłe opakowania po kremach łatwo możecie wykorzystać. Także ja mam takie ciężarki, zobaczcie, różne. A pierwszy był ten, to była moja inspiracja. Tak, Takie widzicie, jaka ja jestem gadżeciara. Takie gadżety, że sam, Zosia Samosia sama sobie zrobiła, tak? Czyli można powiedzieć, że ja za bardzo tych ciężarków nigdy nie kupowałam w sklepie. Raczej to jest recykling. No, tak, widocznie ja mam w tej swojej głowie, że dużo biorę z recyklingu i takich różnych domowych rzeczy. Także, dziewczyny, chwalcie się jak wy. Czy wy w ogóle używacie ciężarki? Wiem, że do ciężarków używa się na przykład takich dużych śrub. Też jest fajny sposób. Myślę, że bardzo praktyczny. Tylko nie wiem, mi by brakowało na pewno czegoś, jakiejś rączki malutkiej, żeby tam to brać. Myślę, że coś bym by kombinowała już, żeby jakieś trzymaczkę zrobić. No, może to jest też niepraktyczne, bo potem ciężko to składać. No ale każdy ma jakieś swoje. Ja patrzę, czy coś piszecie. Piszcie, piszcie, bo chciałabym wiedzieć tutaj, żebyście tak jak ja się chwaliły swoimi. Czy w ogóle używacie takich ciężarków do czegokolwiek? Czy są dla Was jakieś praktyczne? czekam na wasze, na wasz odzew, a ja tymczasem sobie swojego słodkiego kisielka tutaj pojem, także dam wam możliwość żebyście coś tam napisały, czy używacie ciężarków, czy w ogóle pierwszy raz spotkałyście się z czymś takim czy może kupowałyście coś w sklepie, nawet nie wiem czy jest możliwość kupić takie ciężarki krawieckie Także odzywajcie się dziewczyny, bo nie chciałabym mówić do siebie dzisiaj. Tylko chciałabym z Wami podyskutować. Mhm. Dobra. Ja czekam na Wasz odzew. A tymczasem. O, Dorota mówi. Nie używam ciężarków, ale muszę kiedyś spróbować. Teraz y, muszę przyznać, że ostatnio nawet tak kursy jakieś nagrywam, to mało tych ciężarków używam. Kiedyś chyba częściej ich używałam. Teraz bardzo lubię właśnie w kilku miejscach szpilkami sobie szablony poprzypinać, ale wiem, że niektórzy lubią odrysowywać szablony. Właśnie dziewczyny, jeśli lubicie na przykład sobie położyć szablon, odrysować go, tak? Ja nie lubię odrysowywać, ja najbardziej lubię wykrajać od razu przy szablonie, ale jeśli lubicie sobie odrysowywać szablon, czy wykrój, czy formę na przykład. Formę czy szablon odrysowywać na materiale, to właśnie te ciężarki wtedy się sprawdzają. Bo wtedy właśnie stawiamy w dwóch, trzech miejscach ten ciężarek na szablonie, który już jest u, tak wiadomo, jest jakoś już ułożony w odpowiedni sposób. No i żeby on się nam nie przesuwał, to możemy to robić. Też pokazuję na kursie Akademia Świadomego Szycia. Tam jest lekcja o odrysowaniu. o odrysowywaniu z burdy, tak? Czy gdzie my tam kładziemy folię i wiadomo, folia nam się może gdzieś tam po tym całym płachcie tej arkuszu z burdy, czy tam z jakiejś innej gazety można się przesuwać i ja tam też pokazuję, że ja kładę arkusz z gazety, powiedzmy, nie będziemy już nazwy mówić, jakiejkolwiek gazety, przykrywamy to. Akurat ja lubię folię, bo folia jest bardzo prosta do, do odrysowywania tych szablonów. I właśnie ja tam ustawiam ciężarki, bo tam wiadomo, folii nie przypinam do papieru, ale te ciężarki jak najbardziej wtedy się sprawdzają i one powodują, że nasz szablon jest no, ustabilizowany, czy znaczy ten nasz cały, ta cała folia, tak? Czyli do różnych rzeczy. Ewelina, od ciężarkach dowiedziałam się z Złotego Naparska, dlatego też mam zrobione, że słoiczków po kremie, o super, fajnie, że yy, że tutaj coś takiego właśnie ściągnęłaś od Złotego Naparska, Ewelina daj znać czy byłaś kiedyś na pogaduchach, bo troszeczkę nie kojarzę twojego nazwiska, czy jesteś pierwszy raz, czy tak po prostu po cichaczu zaglądasz czy ja po prostu jeszcze w swojej głowie twojego tutaj Niku tego nie, nie zakodowałam sobie super pomysł, takie ciężarki, myślę, że sobie przygotuję, tutaj też Kate, Kate, nie wiem, jak to nazwać. Dziewczyny macie te swoje loginy, więc ja tam będę tak czytać, jak widzę. Też, też jakby taka chyba nowa osoba, więc dajcie znać, czy jesteście pierwszy raz to na Parsku, czy widziałyście, ale mówię, jakbyście tylko bardzo chciały znaleźć i będziecie miały problem, to piszcie. W ogóle jeśli widzicie gdzieś tam pierwszy raz, to pamiętajcie, że my działamy na fanpage'u. Złoty na parę kursy szycia, możecie tam polubić, jak ja wstawiam jakieś aktualności, to zawsze tam znajdziecie. Natomiast jeśli chcecie tak bardziej kameralnie być z nami, to zapraszam do naszej grupy, pasjonatki szycia grupa złotego naparska odszukajcie sobie taką grupę pasjonatki szycia grupa złotego naparska i tam możecie sobie nawet zapytać, dziewczyny byłam na live pierwszy raz, mówiłyście tam o takich fajnych ciężarkach, nie mogę znaleźć na przykład, tak, na, na youtube no to tam podlinkujcie, dziewczyny pamiętajcie wam zawsze bardzo chętnie pomogą, czy ja ja nie zawsze zobaczę, ale dziewczyny tam są bardzo pomocne, no Ewelina właśnie pierwszy raz, także zapraszamy cię Właśnie do naszej grupy pasjonatki Szycia, Grupa Złotego Naparska. No dobra. Ada mówi, u mnie ciężarkami jest co mam pod ręką, jakieś duże ciężkie nożyce, kubek i gieling ze szklanego słoiczka, no właśnie. A ja właśnie, no, dlatego mówię, zamiast brać te wszystkie nożyce, i te inne niepotrzebne rzeczy, to kilka takich ciężarków mamy zrobione i zawsze pod ręką gdzieś tam stoi. No dobra, słuchajcie, następna rzecz. Jeszcze mówcie sobie o ciężarkach, mówcie o ciężarkach, jak coś to będę jeszcze czytała i będę jeszcze tutaj kontrolowała. Ewentualnie będziemy wracać, bo nie wiem, czy jeszcze chcecie o tych ciężarkach mówić, czy już chcecie. Kończyć, bo widzę, że no mówię, bo wy mnie widzicie z opóźnieniem i chciałabym, żebyście odrodka się wita z pierwsz, pierwszorazową Ewelingą, tak? Dobrze, super, super, że są osoby, które do nas gdzieś tam też, skądś tam dochodzą z przestworzy internetu. I teraz dochodzimy do takiego gadżetu, jak rysowanie na tkaninie. I ja, słuchajcie, znowu, kobieta, że tak powiem, starej daty, starej szkoły. Najbardziej lubię zobaczyć rysować takim mydełkiem. Zwykłe, ładnie pachnące, zwykłe, zmydlone mydełko. Wiem, teraz dużo osób używa mydła w płynie albo różne żele do mycia, tak? I my takich mydeł nie mamy. Ale jak ja zaczynałam, jak zaczęłam się uczyć w szkole krawieckiej, to uwierzcie mi, że no nie było dostępu do jakichś zwykłych, znaczy do takich niezwykłych gadżetów do rysowania na materiale i my zaczynałyśmy zwykłymi mydełkami, a że mi się teraz coś takiego odwróciło jak ja przez wiele lat używałam żele do mycia rąk, właśnie takie na pompkę, to teraz coś mi się w głowie przestawiło i ja zaczęłam słuchajcie, wróciłam do mydła ja zaczęłam lubić mycia ręce mydełkiem, właśnie ten, ten dotyk tego mydła fajnie i ja nie wiem dlaczego, ale zaczęłam myć mydło nawet w pracowni mam mydło, zwykłą kostkę, jakieś pięknie pachnącego mydełka sobie kupuję i w domu tak samo. Ja sobie mam takie mydełka i według mnie nie ma lepszej rzeczy do rysowania, lepszego mydełka można powiedzieć niż takie. Oczywiście ja tutaj mam swoje, zobaczcie gadżety z tyłu. Mam jakieś tam mydło, zobaczcie, też krawieckie, ale według mnie te jest o niebo lepsze. Po pierwsze, pięknie pachnie. Po drugie, bardzo dobrze się zmywa z tkaniny. A po trzecie, zobaczcie, jak można je sobie jak to widać, widzicie? O, tak cerkam ja tutaj w bok, żeby wam pokazać. Zobaczcie, jak sobie je mogę zmydlić super, widzicie? Ona jest takie cieniutkie i naprawdę ja sobie za każdym razem zostawiam takie mydełko i uwielbiam po prostu takim mydełkiem pracować. Oczywiście. <laughs> A, tutaj bo... Yy, o! Kate Woj, Oglądam filmiki na YouTube, bardzo profesjonalne porady. Super, że ci się podobają. Niektórzy mówią, że super porada, niektórzy zasypiają na moich filmach. Zobaczcie, jak każdy ma inne potrzeby, bo za długo gada mi ględzę, tak? Słuchajcie. I, I tak jak Dorotka mówi, bo dziewczyny dopytują, że to jest oczywiście na ciemnych, na ciemnych, na takich, gdzie to widać. Natomiast na jasnych ja bardzo lubię znikające wszelkie długopisy. I ja tu mam różne długopisy, bo czasami idę normalnie do sklepu, poczekajcie, nie wiem, czy znajdę. Idę do sklepu. Takiego papierniczego, i proszę panią, żeby dała mi taki długopis znikający pod wpływem ciepła. Ja je często używam, ale ostatnio robiłam sobie takie małe zakupy na AliExpress i kupiłam takie. Tam są takie, nie wiem, wkłady, czy to je się wkłada gdzieś, czy tak się rysuje. Ja pierwszy raz je kupiłam. Też są bardzo dobre. Te czasami mnie tak troszeczkę denerwują, że nie zawsze dobrze piszą pod kalinie, a te bardzo fajne, mięciutkie są, fajnie piszą. I one, ja nimi się nie boję rysować po tkaninie, ale ja nigdy nie robię tak, wiecie, na żywioł. Nawet jeśli kupię jakiś długopis papierniczy, że on znika, to ja zawsze najpierw robię próbę. Zanim pomarzę sobie na materiale, to najpierw sobie, nie wiem, po desce do prasowania porysuję kreskę i patrzę, czy żelazkiem znika. Tylko dziewczyny, nie wiem czy wiecie, ostrzegam Was, że no pani mi w sklepie powiedziała, ja sama tego też nie widziałam wcześniej, że one... Znikają pod wpływem ciepła, owszem, ale potrafią się pojawić przy chłodzie, czyli no nie wiem, jak ja sobie wyobrażam, że ja sobie, nie wiem, kurtkę, parkę rysuję i ona jest na jesień niż że jak ja ją sobie pomarzę i coś tutaj pomazałam, a wyjdę na chłód, no to żeby ona nie, nie pojawiła mi się ta linia, tak, więc nigdy nie próbowałam, ale może byłoby warto spróbować, czy schować kawałek tkaniny, nie wiem, do lodówki i zobaczyć, czy ta kreska się pojawi. No tak mi pani kiedyś powiedziała w... W sklepie, i powiem szczerze, że sama się zdziwiłam, bo nie za bardzo wiedziałam tego, że one pod wpływem zimna to się może pojawić. No nie wiem, może jak torbę jakoś szyjecie, a zimą będziecie chodzić, to uważajcie, tak? Zróbmy sobie próbę taką. Także. Ja mam takie właśnie wkłady, bo były bardzo tanie. I nie pamiętam, ile ich było? Chyba 10 sztuk. Ja tam naprawdę zapłaciłam za grosz. Jakaś promocja mi się wyświetliła, że ja mogę tam skorzystać z jakiejś obniżki na pierwsze zakupy, a wieki temu tam nie kupowałam, więc ja nie wiem, czy ja kupiłam za 3 złote, 10 tych długopisów, czyli nie pamiętam, ale coś takiego, więc one właśnie mają takie cechy. Kiedyś na przykład często kupowałam sobie, nie wiem, czy tu znajdę w tych moich, o, tutaj mam. Kiedyś często kupowałam sobie takie mazaki znikające, ale powiem szczerze, że teraz ostatnio ich nie kupuję. Nie mówię, że są złe, bo też się w jakiś sposób gdzieś tam mogą sprawdzić, ale po pierwsze są znacznie droższe. Ja nie wiem, czy kupowałam za 7 zł, czy za 5, za sztukę, i one szybko według mnie wysychają. Nie zawsze się sprawdzają, bo nie, nie na wszystkim je widać. Czasami jest tak, że ja chcę, żeby mi. Znikły, a one mi nie znikają, a czasami jest tak, że nie chcę, żeby znikły, a one mi znikają. Ja zauwa zauważyłam, że to chyba zależy od tkaniny, po której rysujemy. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia, piszcie. Może też zależy od tych mazaków, a że ja nie jestem, tak jak Wam mówiłam, wielką gadżeciarą, czyli ja nie mam czegoś takiego, że wypróbowałam wszystkie możliwe. Wiem, że są jeszcze takie. Mm, takie dorysowania, że tam kreda się wysypuje, że to się tak jakieś kółeczko idzie zębatę. Ja takich rzeczy już tam nie przepadam, bo ja nie lubię, jak mi się coś kruszy. Nie wiem, jak wy. <grystanie> Adam mówi, Kasiu, kiedyś mówiłaś o tych znikających długopisach i od tej pory u mnie to numer jeden. Tak, bo one są, słuchajcie, bardzo praktyczne, tylko mówię, zawsze używamy, używamy wszystkiego z rozsądkiem i no, biorąc pod uwagę, że tak jak Wam mówiłam, że one mają jakieś tam ryzyko prawdopodobnie, że się mogą pojawić tak, jak w chłodzie, no to nie maszmy nimi, tak? Zaznaczamy, jak zaznaczamy dziurkę na przykład na guzik, czy na jakieś oczko, czy na, na cokolwiek, to wszystko rysujmy gdzieś tam z rozsądkiem. Wiadomo, potem to zniknie, ale żeby w razie czego, no nie było, że my sobie pomazałyśmy, tak? Czyli wiadomo, że to że to jest bardzo fajny gadżet. Także ja teraz z tych rzadko kiedy korzystam, właśnie jak się przerzuciłam na te różnego rodzaju długopisy, a teraz właśnie, no czemu kupiłam na AliExpress? Nawet jeśli te lubię, no to ten kosztuje mnie czasami 7 zł, tak? A tutaj za 3 zł, chyba czy jakieś, nie wiem, albo jeszcze mniejsze grosze, kupiłam 10 takich wkładów, no to słuchajcie, na ile to starczy, tak? Także zobaczcie, bardzo fajnie. No, mówię, na Aliexpress za bardzo też nie, nie umiem szukać. Nie za bardzo jestem taką, tak jak mówiłam, gadżyciarą, więc na chybił trafił szukam. Nie pytajcie mnie o jakiegoś sprzedawcę ulubionego, bo sobie kiedyś siedziałam po prostu palcem, wiecie, po komórce, o tak przyzuwałam. patrzyłam co taniej, co, co ma darmową przesyłkę. Nie tam, że jakiś mój ulubiony sprzedawca, po prostu co tam wypatrzyłam. To, to sobie kupiłam, nawet z myślą, że jak ma przyjść za dwa miesiące, to przyjdzie kiedyś tam, tak? Na tej zasadzie. To były takie moje zakupy. Także fajnie, cieszę się, że, że wy korzystacie z moich rad. Tutaj właśnie Ewa pyta, w czym rysować na białej tkaninie? Mam nadzieję, Ewa, że tutaj ci odpowiedziałyśmy, że no ja rysuję właśnie tymi znikającymi głównie, tak? Na białej tkaninie one bardzo fajnie się sprawdzają. Ewentualnie mówię, można sobie ten taki znikający mazek, ale też trzeba uważać naprawdę, bo niektóre dziewczyny mówią, że to nie za bardzo znika. Nie wiem, po praniu pewnie tak, ale one się reklamuje jako znikający na przykład po 24 albo po 48 godzinach taki mazak. i często mi się zdarzało, że on w ogóle nie znikł. Po prostu dopiero po praniu albo trzeba wodu zwilżyć, i jakoś się przeprać. Zdarzały mi się takie sytuacje, że w ogóle nie znikało, nie mam pojęcia dlaczego, i niestety potem trzeba prać od razu. Więc trzeba na takie rzeczy uważać. No, no dobra. No, czyli mamy te rysowanie i tak dalej. No i teraz słuchajcie, jak to gadżeciara następna, antygadżeciara, to ja jeszcze powiem o rzeczach, które się stosuje do przewlekania e, przez, nie wiem, przewlekamy sznurki w, w dresach różnego rodzaju, przez, przez oczka, tak? Przewlekamy różnego rodzaju gumki, wywracamy tunele. No i oczywiście Kasia, jak to Kasia. Dla mnie najprostszym i najbardziej praktycznym urządzeniem jest najzwyklejsza agrafka. Nie wiem jak Wy, ale ja lubię agrafki, tylko agrafki muszą być do takich rzeczy dobrej jakości. Bo są agrafki, wiecie, że ja mogę sobie jednym paluszkiem je pozginać, a są takie lepsze, że one są, wiecie, sprężyste i ich tak łatwo nie wygniemy, czyli trzeba kupić lepsze. Ja mam agrafki różnej wielkości: większe, mniejsze, czasami muszą być agrafki maluteńkie. Bo jak mamy małe oczko, no to nie zmieści nam się duża agrafka, tak? Czy takie różne rzeczy. Kate pisze, używam ten tradycyjny, używam w wyjątkowych sytuacjach, uważam, że bardzo ułatwia, aczkolwiek zawsze się obawiam, że nie zniknie. No. Także zawsze wszystko wa warto mieć pod ręką, żeby na różne sposoby. Czyli tak, jestem agrafkowa, czyli większość rzeczy, praktycznie 90% rzeczy różnych, wywracania, przewlekania, takich rzeczy, robię agrafką, ale właśnie w zamian, w zamian, przy okazji robienia zakupów na AliExpress, pierwszy raz słuchajcie, jestem, szyję od X lat naprawdę, a pierwszy raz kupiłam taki specjalny przyrząd do przewlekania. Zobaczcie, coś takiego to jest, tak? Ja tu się patrzę z boku, czy widać. Przyrząd do przewlekania. I to polega na tym, słuchajcie, poczekajcie, czy ja mam jakąś gumkę tutaj. Pod ręką. Mam tutaj sobie jakiś kawałek materiału, na którym dzisiaj robiłam jakieś tam próbki, sobie szyłam. I teraz, jak. To polega na tym, że to się, zobaczcie, tak rozotwiera. Tu jest takie coś, takie kółeczko. I się łapie gumkę na przykład tutaj tym. Tu jest takie, no. Takie ząbki, które gdzieś tam to łapią, i się jak to tak chwyci, tak, to się potem tym zaciska, i to mocno zobaczcie, trzyma, że my jesteśmy w stanie tą zaczepioną gumkę czy jakiś sznurek przeciągać. I wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach to jest całkiem fajne i na pewno jest znacznie lepsze od agrafki. Jeśli zmieści się do kółka. Jeśli damy radę przez jakiś otwór włożyć, to o tyle będzie to lepsze. Bo co mnie w tej agrafce czasami denerwowało, że ona się potrafi rozpiąć. Czyli ona się nie sprawdza we wszystkich. Jak mam długi tunel, gruba guma i dużo mam marszczenia, to ta agrafka, no wiecie, ona jest taka, że się może rozpiąć. Natomiast. Dlatego zdecydowałam się kupić ten przewlekacz, bo właśnie to te rozpinanie tej agrawki czasem mnie denerwowało, więc to sobie kupiłam, ale powiem szczerze, że dopiero niedawno to mam, więc nie próbowałam. Ale myślę, że to rozwiąże moje problemy. Ale dalej pozostaje przy agrawce, jeśli trzeba wywracać różnego rodzaju tunele, tak? Bo często jest tak, że my tą agrawkę wpinamy w specyficzny sposób i wkładamy ją do środka i przez ten tunel przewlekamy. Natomiast to już no, nie będzie takie łatwe przewleczenie tej krawędzi wsadzenie do środka, bo tego po prostu po prostu tak się nie da zrobić. Czyli zawsze, e, tak, Marzena, daj, daj znać, czy, czy mówisz o tym samym, co ja tutaj trzymam? Czy są jakieś jeszcze inne dziewczyny? Ja Wam właśnie tak proszę Was, jeśli któraś z Was ma tam teraz chwilkę czasu, to załóżcie na grupie naszej pasjonatki szycia, grupa złotego naparska, załóżcie tam ten post który będzie kompatybilny z naszym dzisiejszym live'em. My tam możemy potem wrzucić sobie nawet linka do tego live'a i odwrotnie potem w komentarzu tutaj wrzucić linka do posta, żebyśmy miały to połączone. Załóżcie tam, bo teraz ja nie chcę zawracać sobie tym głowy, ale jakby macie chwilkę czasu, to możecie sobie to zrobić i wrzucajcie tam swoje polecane jakieś tam gadżety, a może macie naprawdę fajne miejsca, gdzie, gdzie uwielbiacie kupić, kupować takie rzeczy. Bo tak jak ja mówiłam, no, Marzena mówi, że ten sam. Więc ja mówię, agrafka agrafką, całe życie ją używałam, ale to wiem, że właśnie przewlekanie sznurków gumek się sprawdzi. I od razu mówię, że najnowsze, najnowsze, o ten materiał co Wy tutaj widzicie, to z tego będzie uszyty najnowszy komplet, który będę dzisiaj szyła jeszcze spodnie do kamery i jutro bluzę. Bardzo fajny komplet dla Was. I już na filmie instruktażowym będę już gumkę przewlekała tym urządzeniem, także zobaczymy czy się sprawdzi. I będzie już na filmiku instruktażowym, kto będzie chciał zobaczyć po tym live'ie, No, Kasia już używa swojego pierwszego nowego gadżetu. No, także zobaczcie, możecie sobie to. Tak, Marzena mówi, że tą agrawkę można spiąć na określony czas, naklejając taśmę klejącą. I też ja pokazywałam chyba też na jakimś kursie, że jeśli agrawka się rozpina, to oczywiście my bierzemy. Ja to często taką cenką owijałam i przewlekając, no, była ona zaklejona, ale wiadomo mamy sobie jak ułatwić za grosze, a też to kosztowało grosze, no to to możemy sobie ułatwić. I, I razem, słuchajcie, z tym gadżetem przyszedł mi jeszcze ten gadżet, ale powiem szczerze, o, zaczekajcie, jak to pokazać, żebyście widzieli, jak on wygląda. O, takie coś, widzicie? Czekajcie. O, tak to wygląda. Powiem szczerze, że ja do końca nie wiem, jak to się używa, bo to też chyba coś ma związek z przewlekaniem. Ale tu jest takie oczko, i nie wiem, czy tu się jakiś sznurek wkłada i się jakoś zawiązuje, czy co to się z tym robi. Powiem szczerze, że podejrzewam, że można tutaj przywiązać sobie jakiś, nie wiem, koniec sznurka, nie wiem czegokolwiek, i tym właśnie drugim końcem przewlekać, tak? Być może. Ja jeszcze tego nie używałam. Dajcie znać, czy używałyście. Bo ja byłam przekonana, że ja zamawiam to. A to przyszło mi jakby razem. Nie wiem, jako to komplet chyba miało być. I, I ja powiem szczerze, tyle lat szyję, ale akurat tej no nie widziałam. Podejrzewam, że być może właśnie to się przewleka jakiś sznureczek, że się zawiązuje. Być może supełek tą drugą stroną, właśnie, że być może się też jakoś przykłada, więc w tym, w, tym, w tym sensie może. Zobaczcie, nawet no. Na, może to brzydko zabrzmi, nawet ja mogę tego nie wiedzieć, tak to nie znaczy, że ja wszystko wiem. No nie wiem, na niektóre rzeczy po prostu nie wiem. Tak jak mówiłam antygadżeciara, która nigdy tam nie, nie za bardzo te gadżety jakoś robiła. tak yy, No dobra. Także no pokazywałam przed chwilą ten drugi, właśnie, że wygląda w ten sposób, że może ktoś wie do czego służy coś z taką końcóweczką, tak? O tak to wygląda. Czyli to. Jakiś komplet, ale coś innego. Dobra, słuchajcie, czyli to są jedne gadżety. O, witam. Też mam ten gadżet, jest OK. Stasia napisz od razu, o którym gadżecie mówisz. Jeśli ja pokazuję naraz kilka gadżetów, i jeśli coś piszecie, że macie takie same, no to napiszcie, że mam też ten gadżet do przewlekania gumek, ten właśnie zaciskany. tak. I wtedy my wiemy, czy masz ten, czy masz może ten, o którym ja teraz mówię, a którym nie wiem, jak się używa, tak? Więc też mówcie zawsze tak precyzyjnie. Zawsze was uczę dziewczyny, mówcie precyzyjnie, bo ja mówiąc, Wy macie przesunięcie i potem czasami wymówicie coś. Ja już mówię o czymś innym i ja nie mam pojęcia, o czym wymówiłyście tak w komentarzu, który ja już w ogóle inny temat poruszam. Dobra. Ja sobie tutaj kisielku jeszcze pojem. Wy tam myślicie o swoich gadżetach, co tam jeszcze macie pod ręką. I teraz słuchajcie. Ostatnio kupiłam sobie dwa gadżety do prasowania. Ten gadżet, zawsze o nim myślałam i marzyłam, i taki gadżet. I mam jeszcze w planie e, prasulce do prasowania. Cały czas żałuję, że do tej pory nie mam prasulca. Mówię o tym prasulce wam już któryś raz z kolei, ale doba jest dla mnie, dziewczyny, za krótka. Doba jest sami mnie za krótka i ja już mam, mówiłam wam, że już mam plan zrobienia kursu o prasowaniu. Mam szablony zrobione na prasulce, mam kupione trociny na te prasulce, tylko nie mam tkaniny jeszcze. I mam już konspekt na to, tylko cały czas doba jest mi za krótka i to cały czas jest w kolejce. Ale ponieważ już planuję o tym prasowaniu Wam mówić, że już gdzieś tam to w planach już wisi kartka przypięta na tablicy, takiej no przed oczami, że to jest w planach, to postanowiłam właśnie, o Stasia dzięki, ten zaciskany do przewlekania gumek. No teraz już wiem o czym mówimy. I teraz postanowiłam sobie kupić ten te, te drewienko. Słuchajcie, czy wy wiecie, do czego to służy i dlaczego warto to mieć? I oczywiście m, też kupiłam to na AliExpress, korzystając z jakiejś tam fajnej promocji, bo to nie jest takie tanie wbrew pozorom. Ja to widziałam za 60, 80, nawet za 100 zł, a ja to kupiłam chyba za 27 zł na AliExpress. I dodatkowo kupiłam właśnie coś takiego. Widzicie, to jest taka jakby rolka. Bo też tam było narysowane. Do czego to służy? To służy do tego, że jak my sobie coś tam wyprasujemy żelazkiem, tak? Poczekajcie, ja się tutaj trochę zrobię może przestrzeni. Jak my coś wyprasujemy żelazkiem, mamy jakiś szef, który mamy gdzieś tam rozprasować na dwie strony, albo mamy go zaprasować, tak? Szczególnie w rzeczach, które się źle zaprasowują, nie wiem, jakiś poliester wodoodporny, szyjemy jakąś torbę i chcemy rozprasować, czy y, szyłam ostatnio spodnie takie żółte, co Wam wstawiałam też wykrój i mięsisty, sztuczny, tak zwany poliestrowy materiał no nie chce się dobrze zaprasowywać. Wtedy my, prasując na przykład, rozprasowując taki szef, czy właśnie w ubraniu, czy to jest w torbie, jakieś, czy gdziekolwiek, bierzemy żelazko, i jak zdejmujemy żelazko, jeszcze to wszystko jest gorące, to wtedy właśnie przykładamy takie drewienko. To nam po pierwsze zabiera ciepło, zabiera nam też taką wilgoć od pary, wiadomo, to jest takie surowe drzewo, one to wszystko nam e, gdzieś tam pochłania, a dodatkowo nam stabilizuje i utrwala to nasze zaprasowanie. I możecie sobie popróbować, jeśli wy sobie prasujecie, nie wiem, weźcie jakikolwiek materiał taki, który się źle prasuje, no powiedzmy, bo bawełna pościelowa, prasujemy na blachę, można powiedzieć, palcem przeciągniemy i już jest to wszystko, wiecie, trzyma się. Natomiast weźcie sobie materiał, który się dość, no, dość źle, no gorzej rozprasowuje, jest taki mięsisty, no niezbyt dobrze się zaprasowuje i sobie spróbujcie właśnie po prasowaniu, jak będziecie mieli, albo kawałkiem jakiegoś innego drewienka, przyłożyć, uspokoić i żeby to jeszcze właśnie wystygło, to zobaczycie, że to wszystko jest rozprasowane no, na blachę, wtedy już jakby to utrwala. To jest takie fajne. O, Barbara też dołączyła i Anulka dołączyła. Ania tylko na chwileczkę, no. Ani nie ma, to nie wiadomo, czy będzie komu wstawić po o gadżetach. No ale to nic, jak nie, to potem ja sama wstawię. Czyli to jest taki gadżet, że ja go kupiłam, bo jak mówię, jak już będę Wam mówiła na kursie o prasowaniu, to, to warto o tym wspomnieć, że to jest potrzebne. I tak samo, taką podobną funkcję też może spełnić taki właśnie prasulec zrobiony z lnu i wypchany trocinami, który będzie miał podobny kształt, też taki zgrabny i też możemy sobie zastąpić właśnie podczas prasowania zamiast tej deseczki, to takim wypchanym prasulcem też możemy sobie takie rzeczy ugładzać, ale ja to wszystko kiedyś będę mówiła Wam na kursie. Natomiast to jest też takie fajne, było właśnie narysowane, bo ja wcześniej tego gadżetu nie widziałam, też było pokazywane, że jest jakiś szef, ktoś to sobie rozprasował, a my sobie potem po prostu dodatkowo jeszcze tak, jakby no przesuwamy po tym szwie, No mówię, ja tutaj nie będę się Wam chwalić, że ja to jestem, wiecie, alfa i omega, że ja to wiem, stosowałam. Ja tego nie stosowałam nigdy, powiem szczerze. Pierwszy raz to widzę. Sama muszę tak, jakby za się doczytać. Być może to jest do takich rzeczy nawet, nie wiem, jak wełna pościelowa przy, szy, przy, przy kamerze, że nawet może nie muszę podchodzić do żelazka, tylko sobie przelecę po szwie i mam rozprasowany, tak? Może to akurat w tych bardzo rozprasowujących się szwach może zastąpi mi wręcz, ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy to jest właśnie, chodzi o te utrwalenie, tego prasowania też, czy właśnie sobie takie no, zastąpienie szybkie jakiegoś małego elementu pod maszyną. No, nie wiem, jeszcze muszę o tym poczytać, ale kupiłam ten gadżet taki. Tam było to właśnie pokazane, że ktoś ro, na takim rozłożonym, na boki świetnym sobie tutaj robi, ale mówię, ja nie będę mówić że się na tym znam, akurat tego gadżetu. Muszę doczytać się, douczyć. Dorota mówi, pod jaką nazwą można szukać tego drewienka? E, powiem szczerze, że do końca nie wiem, jak ja to szukałam. E, będę musiała zobaczyć, jak, co ja to szukałam. No ale możesz e, napisać drewienko do prasowania, czy czy klocek z drewna do prasowania, coś takiego. Mi się zdaje, że jak już jedno zobaczysz, zobaczcie jaką tam nazwę ktoś używa. Podejrzewam też, że każdy może użyć sobie jakiegoś innego, nie wiem czy jest fachowa nazwa na to, no nie znam się. nie wiem po prostu, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem jaka jest fachowa nazwa tego, żeby tak podać. Ale jakbym ja chciała, tak wiecie, po amatorsku szukać, to bym wpisała drewienko do prasowania albo no, klocek do prasowania, drewniany czy coś takiego, czy, albo nawet, nie wiem, drewniany prasulec czy coś takiego, no coś takiego. Więc jeśli ktoś komuś się rzuci w oczy, to zobaczcie, to podawajcie sobie tam linki, ale mówię, no nie chcę nic mówić, ale na AliExpress te ceny są tego znacznie tańsze, także. Wiem, że też są troszeczkę inne takie, że to jest kawałek drewienka z rączką taką i też można sobie takie stosować. Także naprawdę możecie też zobaczyć inne. Dajcie mi znać, czy Wam się to podoba, czy widziałyście kiedykolwiek. Ostatnio właśnie pracowałam te spodnie żółte, które Wam, spodnie, jak one się nazywały u mnie? Linda? Nie, Linda to były takie zwony. Boże, zobaczcie, sama muszę przypominać sobie, Luiza, spodnie Luiza. I tam był właśnie ten materiał Barbie. On nie za bardzo mi tak się idealnie rozprasowywał, i tak myślę sobie, szkoda, że ja nie mam takiego drewienka, Bo właśnie na takim rękawie do prasowania rozprasowywałam szwy, i aż się prosiło, żeby to drewienko było. I jeszcze właśnie na koniec to sobie tak doprasować, i wtedy byłoby już idealnie. Nie mówiąc już o prasulcu wypukłym, że te wszystkie szwy na bokach, na łukach na zaszewkach, no aż się po prostu słuchajcie prosiło, naprawdę te gadżety niektóre są fajne, ale trzeba do nich też jakoś dojrzeć no, człowiek sobie radził na różne sposoby Adela jest spóźniona, jestem zmokła mokła kura ale jestem, o gdzieś tam deszcz chyba pada tak, tutaj u nas jest u mnie jest tutaj słoneczko, na razie deszczyku nie ma Wy napiszcie właśnie o tych gadżetach Waszych, czy macie coś do prasowania. A ja zaraz Wam jeszcze pokażę jeden gadżet związany z prasowaniem. Oczywiście takim gadżetem jest dla mnie też rękawnik zwykły. Już rękawnika nie będę pokazywać, te wszelkie prasulce takie inne. No dzisiaj już nie będę rozwijać tego tematu. Ja sobie tutaj kisielku spróbuję jeszcze swojego. Zobaczę. Czy sięgnę moim kablem do mojego jednego, też takiego dość ulubionego gadżetu? Nie wiem, czy można go nazwać gadżetem prawie, krawieckim, ale na pewno jest to gadżet, który wią wiąże się z prasowaniem, więc no poniekąd jest krawiecki. Gadżet, który ja bardzo lubię to jest siatka do prasowania. Siatka do prasowania, którą widziałyście u mnie wielokrotnie. I ja wiem, że no, te moje dawne staroświeckie metody tutaj troszeczkę poszły na bok, bo ja powinna mieć solidną linianą albo bawełnianą, surówki bawełniane albo z lnu, taką zaparzaczkę, czyli kawałek szmatki, którą się kładzie. Ale słuchajcie, ja nie ukrywam, że ja nie szyję za bardzo takich rzeczy które wymagają takich zaparzaczek typowych, jak kiedyś się tak używało. Mnie w szkole uczono na tych zaparzaczkach pracować, bo my tam wiadomo jak to się uczyłyśmy, szyłyśmy i spodnie męskie garniturowe, jakieś żakiety i spódnice takie typowe, klasyczne, ołówkowe, takie wiecie, no takie rzeczy, no, że tak powiem klasyka, tak, czyli żakiety, spódnice, spodnie garniturowe. I tam jak najbardziej wiadomo, to są inne tkaniny, jakieś tam no, takie żakietowe, kostiumowe i tam zaparzaczka aż się prosiła, czyli to się zwilżało i się przez tą szmatkę prasowało. Natomiast teraz ja głównie pracuję na dresówkach, jerseyach, no wiadomo tych nowoczesnych tkaninach, takich luźnych strojach, które my odnosimy na co dzień, no i ta zaparzaczka niekoniecznie tam jest potrzebna. Ja na przykład bardzo lubię Mieć taką pod ręką, zawsze siatkę, bo po pierwsze, siat przez siatkę ja wszystko widzę, tak? Zobaczcie, przez siatkę, jak ja coś położę, kładę to na materiał, ja wszystko widzę. Czy mi się coś zagięło, widzę, gdzie to się znajduje, kształt tego, tak? Bardziej chodzi mi tutaj o tą ochronę, żeby mi na przykład się nie wybłyszczyło. I też często jak na moich kursach, ja wam powtarzam, albo wręcz na tych PDF-ach, na tych instrukcjach, zawsze widzicie. Na, na tych nawet PDF-ach, co ja mam takie e-booki, e tak? PDF z instrukcją szycia, to tam na koniec albo w trakcie ile razy wy widzicie na zdjęciu uprasuj i macie moje żelazko na tej siatce. Dlatego zobaczcie, że często nawet taki materiał gładki, tak? ten może nie będzie widać, ale jak macie jakiś już troszkę ciemniejszy, i macie, nie wiem, rozprasować nawet szew czy coś tam kieszonkę. Jak wy to zaczniecie na prawej stronie żelazkiem prasować, to to często się wybłyszcza. No niestety widać potem te placki, te takie wybuszczone. Natomiast jeśli wystarczy, że położycie sobie taką siatkę, to już możecie po prawej stronie prasować i nie będzie żadnego wybłyszczenia, czyli chroni wam przed spaleniem przed wybłyszczeniem i przed jakimiś wszelkimi, jakimiś, no nie wiem, brudzeniem na przykład, bo lasko się Wam przypaliło i nie zauważyłyście, że tam nie jest umyte, tam wyczyszczone i nie ma przypaleń. Czyli na pewno to się sprawdzi. Oczywiście ta siatka jest z jakiegoś włókna sztucznego, więc jeśli się zdecydujecie, nie wiem, lnianą ścierkę prasować i sobie nastawicie na len, to jest ryzyko, że ta siatka Wam się stopi. Więc to nie, nie używamy już do takich typowych ekstremalnych temperatur, ale takie typowe prasowanie, co ja używam sobie do dresówki, do jersejów, do, do tych takich rzeczy, co wam nagrywam instrukcje. To ta siatka, zobaczcie, nigdy mi się jeszcze nie przepaliła. A poza tym ona się oczywiście może zabrudzić. Bierzemy ją pod kran, lekko przepieramy mydełkiem, spieni nam się, zrobi się czyściutka, bielutka, strzepniemy dwie minuty, może tak przysłowiowe, dwie minuty i słucha, tak? Albo żelazko ją przesuszy. Także, także zobaczcie, o, dziewczyny też mają siatkę, tak? Adela mówi, mam taką samą siatkę. Marzena mówi, siatka jest świetna, szukam takiej od dawna, ale nie ma u um. mnie. Gdzie ty, Marzena, mieszkasz? Bo ja tą siatkę widziałam, słuchaj, w zwyczajnym sklepie Oshow. ja ją chyba nawet kiedyś w Oshow kupowałam. Ale wydaje mi się, że też łatwo znaleźć tą siatkę po prostu na Allegro. Kiedyś ja sobie wpisałam tak po prostu sobie siatka do prasowania i tam było mnóstwo tego. Także może jak zobaczycie, że gdzieś tam na Allegro jest, to kupcie sobie od razu trzy opakowania i będzie Wam na x tam lat może starczy, że hen hen. Tak, Wsadzicie jakąś szafkę, czy gdzieś na górze, żeby tylko pamiętać gdzie i raz kupić i wystarczy. Więcej nam nie będzie trzeba. Albo na AliExpress, tak, ale naprawdę one są tak tanie, chyba. Ja chyba płaciłam kiedyś, no może teraz trochę drożej, ale kiedyś może płaciłam 10 zł, właśnie w Oszą na stoisku, tam gdzie się kupuje. Tam chyba było także żelazka i tam były obok akcesoria do żelazek, czyli były różnego rodzaju tam gadżety, jakieś spray nawet do tych żelazek i między innymi te siatki. I chyba 10 zł to kosztowało, ale teraz mówię, to teraz może być drożej. I były chyba dwie siatki, dwie, dwa rozmiary. A, Marzena mówi, że w Holandii. O kurczę, no to rzeczywiście. Chyba, że właśnie tak przez jakiś internet, żeby coś ktoś wysłał do tej Holandii, no nie? Żeby było. Stasia mówi, mam siatkę na Allegro, kupiłam. I teraz dajcie mi znać, czy słyszałyście o tej siatce ode mnie właśnie, czy w jakiś inny sposób? Bo wiem, że o tej siatce trąbię, mówię na kursach, na tych na tych różnych rzeczach, no wiele razy wiecie, że ode mnie słyszały słyszałyście o tej siatce, tak? Nie wiem, czy ktoś jeszcze mówi o tej siatce tyle co ja, ale według mnie naprawdę świetne i nie zaszkodzi mieć ją, mieć ją pod ręką. Jak ja widzę, że ktoś, nie wiem, na jakimś filmiku tak prasuje po prawej stronie na takim jednolitym materiale, to chyba moje szkolne, takie, wiecie, Edukacja ta szkolna to chyba mi od razu powoduje, że ja mam alarm w głowie. Pani zawsze mówiła, nie prasujemy po prawej stronie, po lewej stronie prasujemy, a jak po prawej to czymś trzeba przez zaparzaczkę. No tak mnie pani, panie w szkole uczyły, że zawsze trzeba chronić prawą stronę. Ja to mam chyba słuchajcie jak mantrę wyrytu w głowie i tak chyba mam, dlatego tak mówię. Zastanawiam się, czy nie zrobić z tych siatek na pranie. Dlaczego nie? Siatkę możemy też sobie zszyć. Będziemy mieli siatkę na pranie, słuchajcie. Nie ma to jak dobre pomysły. Pewnie, że można. Też będzie się nadawać, ona jest dość mocna, taka, że możemy sobie naprawdę śmiało to użyć. Marzena mówi, u ciebie właśnie widziałam tę siatkę 2-3 lata temu. Basia mówi, że ja siatkę mam już kilka lat. No to tak samo, jak ja mam już kilka lat. Więc to taki gadżet krawiecki. Uważam, że wart uwagi, więc na razie zamykamy sprawę gadżetów siatkowych, tak? Dobrze. Dorota mówi o siatce. Dowiedziałam się od Kasi. Niestety wcześniej kupiłam taką siatkę na żelazko. Na żelazko też jest dobrze, jakaś osłonka na żelazko. Słuchajcie, ja akurat właśnie jeśli chodzi o mnie, to ja nie mam żadnej osłonki na stopę żelazka. No, tego nie mam, bo wiem, że są takie nakładki teflonowe, też jakiś tam gadżet to jest. Ja tego nie mam. Być może to się też dobrze sprawdza, ale tak jestem przyzwyczajony do swojej siatki, że nawet jakby nie mam potrzeby tej nakładki mieć. Ale myślę, że jakbym to kupiła, to też bym chwaliła, bo też ta nakładka teflonowa na pewno ma wiele swoich zalet. Nie mówię, że nie, akurat to nie jest mój gadżet, albo jeszcze nie mój, dopóki jeszcze go nie mam. Jakoś mi się stopa nie przypalała, nigdy nie było potrzeby. Także yy, zobaczymy. Może kiedyś kupię. Dobra, i teraz przechodzimy do następnych gadżetów. Nie wiem, czy to są gadżety typowo krawieckie, ale jak wiecie, też mam o tym filmik. Ja lubię różnego rodzaju obcęgi i nie wyobrażam sobie szycia bez różnego rodzaju obcęgów. I to nie jest tak, że ja te obcęgi, słuchajcie, kupuję jakkolwiek, jakie bądź, że tak powiem. Ja wiem, do czego mi one są potrzebne i ja idę. Nie wiem, z zamkiem i patrzę, jakie obcęgi na przykład pozwolą mi wyrwać metalowy ząbek z zamka, z zamka, albo odchylić jakąś blaszkę, którą ja potrzebuję, tak? Bo każdy te obcęgi mają swoje jakieś zakończenia, Jak, jak na przykład mają długie, jakieś takie, jak krokodyl, te paszcze. Ja nie jestem w stanie precyzyjnie złapać czegoś i zacisnąć, żeby to mi wyrwało, tylko wiadomo, że tam na końcu tej paszczy będzie za mały uścisk, no to ja tego no, nie zastosuję do tego, czego chcę, no nie? Czyli ja wiem do czego ja potrzebuję te obcegi i ja idę i takich szukam. Ja mam takie swoje dwa ulubione, a na przykład też mam taki filmik na YouTubie, zobaczyli wam tych filmików, że wyrywam ząbki w zamku, żeby go skrócić. Albo wyrywam końcówkę taką, żeby skrócić zamek, a potem ją z powrotem zaciskam. Albo czasami się zdarza, że nie wiem, oczko muszę wymienić i też próbowałam oczkiem leciutko, jakby brałam te oczko stare, jakieś źle nabite, też te obcęgi mi pomagały. Albo jak robiłam kiedyś naprawy kurtek, jak komuś tam robiłam i trzeba było jakieś napy usunąć, czy jakieś, właśnie, nity, no to mi te obcęgi bardzo pomagały, właśnie. Takie obcążki różnego rodzaju. Teraz, może nie do końca. O, Kasia dołączyła do nas. Też Kasia chwal się tutaj swoimi gadżetami w międzyczasie. Także nie wiem, czy wy stosujecie, ale ja mam zawsze pod ręką i używam. Teraz na przykład mam trochę mniej zamków do skrasania, bo zaczęłam stosować troszeczkę inną technikę. Kiedyś się z Wami nią podzielę. Mam bardzo fajną technikę na. Jak to ktoś mówi, za krótki lub za długi zamek w bluzach na przykład. Ja mam swoją specyficzną technikę, która w ogóle nie wymaga <gry> ingerencji w zamek. Ja mam odwrotną technikę, ale dobra, dzisiaj nie o tym. W każdym razie, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wymieniam tymi, hmm, chyba tymi akurat, obcążkami. Hmm, Skracam zbyt długi zamek. To oczywiście też trzeba na YouTubie znaleźć złoty naparstek, i tam będzie jak skrócić za długi zamek. Bardzo stare filmiki, jeszcze zobaczycie być może mnie w innej pracowni. Ja już pracowni wiele razy od tego czasu zmieniałam. Na różnych sprzętach nagrywałam. Kiedyś nagrywałam z komórki jednej, potem z komórki drugiej. Raz miałam komórkę tu, raz tu, na różne sposoby pokazywałam te rzeczy. Także będziecie mogli zobaczyć, jak się złoty na parsku, misz, masz wszystko, zawsze zmieniało, jak to wszystko jest, zawsze inaczej. Dobra. Marta mówi: Dobra, dotarłam, idę sobie zrobić też coś dobrego. Super. Dorota mówi, że na razie w razie potrzeby pożyczam od męża, No, jeśli mąż ma takie, które nam są potrzebne, to jak najbardziej. Ja na przykład, musia... ja osobiście zawsze wolę mieć swoje. Mało tego, nie dam się dotykać do nich swoich, tak. Nie mam tu żadnych smarów, żadnych jakichś, wiecie, połamanych końców. Ja mam swoje schowane i nie daję, nie ruszać Co jeszcze, słuchajcie, mam jako gadżet. Dajcie znać, czy macie też jakieś obcążki, bo Dorota mówi, że pożycza od męża i czy Wam kiedyś przyszło do głowy, do czego te obcęgi mogą Wam się przydać. I wiem, że jest tutaj parę osób, które były na kursie podstawy szycia. Teraz ten kurs się nazywa Akademia Świadomego Szycia i tam jest taka lekcja o gadżetach. Nie wiem, czy to akurat to ta główna lekcja o gadżetach, czy taka lekcja, co dodatkowego, jakie dodatkowe gadżety mogły nam pomóc, bo tam jest to jakoś rozbite. Ja wiem, że chyba o tych o obcążkach tam mówię. Czyli ja tam podaję takie swoje wypróbowane i daję przykłady, do czego można je użyć. Dziewczyny, jeśli jesteście, to tam napiszcie, czy rzeczywiście chyba jest o tych obcegach i chyba nawet te pomarańczowe tam są pokazane właśnie. Także dajcie znać. Powiem szczerze, słuchajcie, że ten kisiel dzisiaj nie jest taki zły. Raz zrobiłam sobie na słodkich pogaduchach budyń, to był tak słodki, taka ulepa, że ledwo go jadłam. A ten kisielek, powiem szczerze, o smaku truskawkowym jest całkiem smaczny. Nawet ma taki kwaskowaty posmak. Super jest, nawet. Może dlatego, że dawno nie jadłam. Jak coś się rzadko je, to smakuje. Odradka mówi, że jest oddzielna lekcja o gadżetach i są te cęgi. I Marta potwierdza, że są pokazane na kursie. Także zobaczcie. Takie coś może nietypowe. Oczywiście jak jest na kursie, to nie znaczy, że wy musicie biec od razu i to kupować, bo może się zdarzyć, że wam nigdy nie będzie to potrzebne. Ale już macie w głowie, że w takiej i w takiej potrzebie może taka rzecz, niby nie krawiecka, ale może się wam przydać. Marzena mówi, mam swoje obcęgi, stosuję do zamków i do zszywania czasem. O widzicie, nawet do zszywania. Super. Dobra, i teraz jeszcze jeden gadżet, który ja też bardzo często wymieniam na moich kursach i moich filmikach. I mówię o tym bardzo często. Widzicie, no mówię o swoich, wiadomo, ja mówię o swoich, a wy chciałabym, żebyście mówili o swoim. To nie jest krawiecki gadżet, ale ja często go stosuję. Ja często mam pod ręką patyczki do, wiecie, do jedzenia sushi, tak? Bardzo lubię te patyczki. One mi mają fajny kształt, bo po pierwsze, można nimi coś wywrócić, tak? Ta końcówka, która jest taka gruba, ona nierwie nam materiału. Jeśli mamy jakiś tunel zamknięty, ostatnio szyłam przecież sukienkę Klara. I tam też macie pasek, który jest uszyty z dzieliny, jest długi i ja go wywijam. Oczywiście my możemy sobie szukać jakiegoś tam innego, nie wiem, się długiej linijki, czegokolwiek, jakiegoś patyka, ale ja wtedy zawsze mam w pogotowiu, może on nie jest zbyt długi, taki może krótki, ale sprawdził się, tak? Czyli nie tą yy, cienką końcówką, tylko tą grubszą końcówką. Upycham ten zszyty kawałek do środka i po malutku po prostu sobie to tym patyczkiem przewijam. No, taki niepozorny, poręczny, łatwo go dostać. Nie wiem, nawet jak jemy sushi i jesteśmy nie wiem, na sushi gdzieś w jakimś lokalu, to możemy gdzieś tam sobie nawet zabrać ze sobą, umyć i mieć sobie pod ręką. Albo kupić sobie po prostu jakiś tak, wystarczy taki. No i ja go używam właśnie. Potem jak musimy nie wiem, też na tym filmie o sukience klarza różki powypychać, to też zobaczcie jest taki czubek malutki, że delikatnie te różki możemy sobie powypychać. Oczywiście wiem, że są gadżety specjalne, które mają takie różki i tam można wypychać, ale skoro mi zwykły patyk do sushi spełnia wszystkie te gadżety, te zadania, to ja po prostu widzicie, nie mam potrzeby potem kupowania sobie jakiegoś specjalnego gadżetu z plastiku, żeby to zastąpić. Więc no, ja bardzo często to pokazuję i Wam o tym mówię. O, na przykład to wywijamy sobie przy użyciu patyczka do sushi. Jeśli zobaczycie mój filmik na temat nabijania oczek, to też mam taki zrobiony. Słuchajcie, dajcie znać, kto, kto tam ręka do góry, kto widział ten filmik. Tam jest taki specjalny plasticzek, który się kładzie i się tak przy, przytrzymuje przy. Nabijaniu oczka, i potem o, następnym moim gadżetem, takim młotkiem, się wali. Ja się zawsze boję o swoje paluchy, że tutaj sobie młotkiem nie trafię, tak? Więc ja taki zrobiłam sobie szacher-macher. Ten plasticzek, który się tam trzyma, przyczepiłam sobie normalnie na okrętkę, taśmą klejącą do takiego patyczka. No i oczywiście trzymam w oddali i sobie wtedy stukam, tak? Także też takie moje wymysły, takie fajne, śmieszne, moje jakieś no, które działają jednak, wydumki robię. No widzicie, cała tutaj moja natura tutaj wychodzi, Zosia tak? Samosia, sama sobie coś zrobię z tego co mam pod ręką, tak chyba właśnie ze starych czasów szkolnych jestem nauczona, czyli ja nie, nie, nie potrzebuję, akurat nie potrzebuję, bo żebym szyła hurtowo, dużo, no to bym sobie kupiła na pewno jakąś praskę taką wielką i profesjonalną, ale ja sobie mam takie rzeczy podręczne, co łatwo szybko zrobić, tak? A poza tym, ja robiąc filmiki dla Was, zdaję sobie sprawę, że jak my sobie szyjemy jedną bluzę na x czasu, no to my nie kupimy sobie praski. Bo po co nam taka praska, jak my trzy bluzy z, z dziurkami na skrzyż na rok sobie szyjemy? To lepiej znać takie proste sposoby, które nam zastąpią te droższe gadżety. Yy. <zysy> Zobaczymy. Adela mówi, a ja nawet śniadania nie jadłam dziś jeszcze, o kurcze, proszę bardzo, abyś tam nie zemdlała. Dorota mówi, nawet dziś widziałam ten wynalazek z pędzelkiem. <grym> tak, może być i z pędzelkiem Dorotka, też coś tam oglądała, widać. Ania mówi, potrzeba matką wynalazku. No oczywiście, coś nam trzeba zrobić, to po co mamy się martwić, już tam w sobie szukać jak, jak łatwo, prosto można zrobić, tak? Także zobaczcie, zwykły patyczek do sushi, a jest dla mnie bardzo pomocnym gadżetem krawieckim. Także nie wiem, jak ktoś czasami się zastanawia, to może sobie zrobić. No i tak jak ten powiedziałam, ten młotek, młotkiem ja właśnie nabiłam oczka, ponieważ ja lubię te proste rozwiązania. Nie mam praski, tylko lubię kupić sobie te gotowe zestawy, a dlatego też lubię, po pierwsze, rzadko to robię. Tylko sobie, a po drugie, ja nie jestem przywiązana do jednej wielkości, czyli ja nie muszę mieć ogromnego zestawu z wymiennymi końcówkami. Tylko, jak potrzebuję małe oczko, to kupuję sobie zestaw małych oczek. Większe to większe, czy jeszcze większe. No i jak wiecie, młotek tam na tych moich filmikach z oczkami pojawia się często i nie mam takiego typowego, wiecie, młotka jak to. Pan jakiś budowlaniec, tylko taki właśnie fajny, tu takie twarda guma, tu też twarda guma, jest ona wystarczająca i dlaczego kupiłam sobie takie te gumowe końcówki, bo jak nabijam oczka tym gumowym, to jest to wystarczająco mocne, żeby to oczko się zacisnęło, tam nie ma jakiejś blachy słuchajcie takiej, że nie da rady, a poza tym ja nie niszczę tego oczka i powiem szczerze, że ja swoim sposobem, który Wam pokazuję też na filmiku też możecie znaleźć w na naparsku jak nabić oczka, albo jak nabić springi, mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żebym ja sobie zniszczyła jakieś oczko jedyne mogę zniszczyć oczko wtedy kiedy sobie źle nałożę, krzywo jakoś, ale kiedy ja równiutko nałożę i sobie równowalne tym swoim gumowym młoteczkiem to po pierwsze jest ładnie nabite po drugie jest nieuszkodzone bo ta guma mi go nie niszczy a po trzecie, takie oczko jeszcze mi się nigdy nie wyrwało. Tutaj mam, zobaczcie, też oczko nabite. Ta bluza ma już naprawdę wiele, wiele lat. Jakbyście zobaczyły, kiedy został wstawiony szablon na tą bluzę. To był naprawdę pierwszy szablon chyba na bluzę, który był wstawiony bardzo, bardzo dawno. On nawet mówi nawet nie ma tych instrukcji i prana była wielokrotnie i nic się z tymi oczkami nigdy nie stało. Ani jedno oczko moje nabite takim niepozornym młoteczkiem, nigdy mi się nie wyrwało. Także zobaczcie. Także czasami warto mieć coś tam sobie, takie pomysły proste, żeby niekoniecznie mieć już cały dom zawalony jakimiś wielkimi gadżetami, które użyjemy raz w roku, a potem się martwić, że kurczę, mam ten ogromny gadżet za 300 zł, a muszę nabić małe oczko, a ja nie mam dalej czym nabić, bo tam jest większe oczko, na przykład, tak, bo kupiłam sobie jakieś tam niewymienne. Mamie. Także zobaczcie. No dobra. Jaki jest jeszcze gadżet potrzebny? Słuchajcie, pinceta. Chociaż ja używam pincety głównie tylko przy overlocku, ale pincetę warto też mieć. Dlatego, że pinceta się przyda nawet zwykłej maszynie. Kiedy nam się nitka gdzieś zaplącze, kiedy nam się nawinie gdzieś tam w takim miejscu, jakiś kołtun zrobi jakieś nitki, no to zamiast jakiś śrubokrętem grzebać, zanim sobie gdzieś tam jakimś nożem czy czymkolwiek, to lepiej sobie niteczki niepotrzebne powybierać takim Pincetką. Zawsze warto ją mieć i ja mam właśnie taką pincetkę, która jest w ten sposób wygięta na końcu, czyli nie jest taka całkiem prosta i ona też się sprawdza przy overloku, przy nawlekaniu nitek na overlock. Kiedyś Wam to pokażę, bo będzie kiedyś, kiedyś w końcu się doczekacie overloku, kursu, ale też warto taką pincetkę zawsze mieć pod ręką, ona się przydaje. Dużo o niej nie mogę powiedzieć, bo głównie ona mi przy majstrowaniu, przy maszynie, odplątywaniu jakiegoś, jakichś nitek albo na nawlekaniu. Przyszyć szyciu chyba rzadko kiedy używam, podczas szycia czy coś przy materiale, ale też warto użyć. No i jak wiecie, jednym, ja już się niedługo słuchajcie, zbliżam do końca moich gadżetów, więc chciałabym, żebyście jeszcze wy troszkę tam powiedziały o swoich gadżetach. Ania, Dorota, Adela i inne dziewczyny marzena. Mówcie, co wy jeszcze? Co wy jeszcze macie? Czy wy coś jeszcze używacie? Dla mnie takim gadżetem krawieckim jest. Słuchajcie, nie wiem, czy to można nazwać gadżetem krawieckim, ale cenki. Wiecie, Kaśka Naparstkowa to jest królowa cenek, tak? Też możemy tak powiedzieć. No, wszędzie te cenki używa, wszędzie je ma, wszędzie o nich mówi, tak? Nawet w kursie Akademia Świadomego Szycia mówi o cenkach i wymienia je w swoich rzeczach, które warto mieć. I tak uważam, że takie cenki, zwykłe, naklejane malutkie karteczki, są naprawdę tak przydatne. I zawsze warto sobie zwojkę, czy tam dwie, mieć pod ręką. gdzie ja używam takie cenki, słuchajcie. Wiecie, gdzie ja używam. Jeśli oglądacie mnie, to wiecie. Przede wszystkim, jak nagrywam Wam filmiki, chociażby taka dresówka, tak? Mam filmik, zobaczcie, prawa i lewa strona jest bardzo do siebie podobna, tak? Poczekajcie, ja sobie tutaj, bo mam taki przerwany, zszyty szew, bo ja sobie dzisiaj próbowałam dzisiaj różne takie nagrywania, jak tam kamerę ustawi, więc sobie jakiś tam ścinek szyłam. Więc takie mam byle co poszywane. I co na przykład ja robię? Fakt, że jak szyjemy z dresówki, to my bardzo dobrze rozpoznajemy prawą i lewą stronę. Nie musimy, ale jak ja Wam na przykład nagrywam, to ja zawsze mówię podkleiłam lewą stronę żebyście widzieli, tak, żebyś widziała, czy ja przykładam prawa do prawej, czy lewa do lewej, tak, widzicie wtedy, o, że to jest lewa strona, pokazuje, wiecie, że Kaśka nakleiła cenkę, po drugie, jeśli ja na przykład szyłabym sobie dresy i siostrze dresy, tak, sobie szyję na przykład 40, siostrze szyję 38. No i mam różne elementy i kieszonki, i to, i tamto, i samto. To no nie chciałabym co chwilę, wiecie, no nie wiem, jakoś przykładać do szablonu, tylko ja sobie wtedy taką cenkę naklejam. No i piszę, że to jest 40, to 38. Czyli od razu sobie oklejam, który rozmiar, który element do czego, tak? Bardzo lubię te cenki. Te cenki używam jeszcze do wielu innych rzeczy. Nie wiem, yy, ostatnio była sukienka. Klara, tak? Jeśli pamiętacie, kto kupił sukienkę Klara, to widziałyście, że w pewnym momencie jest taka plisa, którą my tutaj przyszywamy do dekoltu, i tam jest na tej plisie są bardzo ważne nacinki, tak? Ale ta plisa, no wiadomo, jak ja widzę szablon, no to ja widzę. Szablon, góra szablonu, napisane góra, dół, tu nacinek, tu przód, tu wszystko mamy na szablonie napisane. Ale kiedy ja zdejmuję szablon, ja widzę tylko kawałek paska, na którym jakieś są tam nacinki, tak? I wtedy ja Wam mówiłam tam na tym. Biorę taką cenkę, bo wiem, że ważna jest góra tego paska, bo góra musi mi iść z góry. i wtedy jak ja górę dobrze umiejscowię, to te nacinki, reszta mi pasuje. I wtedy ja, co Wam powiedziałam, przykleję sobie tą cenkę. W tym miejscu i już od razu będę wiedziała i odłożę, i teraz jak biorę ten pasek do ręki, to ja od razu wiem, że tam jest góra paska. Tak? Że ja nie muszę teraz myśleć, a czy to tu była góra, czy to tu była góra, i teraz muszę przyłożyć do szablonu, tak? Owszem, my zawsze możemy sobie nacinkiem jakim zaznaczyć, tak? Jeśli ktoś wam zaznaczył, jeśli jest jakiś konstruktor, który wam tutaj tak zaznaczył, żeby wy nie macie. Nie wiem, ani chwili zastanowienia, to, to nie trzeba, ale z tego co widzę, to tam większość szablonów to nie ma aż tak, wiecie, bogato tych nacinków, że każdy szczegół jest tam gdzieś tam zaznaczony, więc akurat w moim szablonie bardzo było dobrze nacinkami zaznaczona ta sukienka, ale czemu sobie tej góry nie zaznaczyć i nie mieć tak? Czyli zobaczcie, takie. Takie po prostu niuanse, albo nie wiem, gdzie tam jeszcze powiedzieć, właśnie jak szyjemy spodnie, na przykład spodnie Luisa które były szyte z Barbie, żółtego i tam w Barbie jest bardzo mała różnica między prawą i lewą stroną, bardzo mała różnica. Praktycznie jakbym rozsypała to wszystko, to potem bym się zastanawiała. A czy tu prawa, czy tu prawa? To żeby się nie martwić, to zanim to wszystko jeszcze rozłożę, zanim jeszcze to tak porozkładam szablony, to już od razu albo sobie właśnie cenkę naklejam, albo inaczej biorę medełko i sobie zaznaczam taki krzyżyk. Ale słuchajcie, widzicie tutaj mało widoczny jest ten krzyżyk, akurat w tym miejscu, tak? Więc cenka znacznie lepiej mi się sprawdza. Tak zobaczcie. A potem cenkę tylko hops, odklejam i nie ma. Także zobaczcie, no niby takie taki malutki, e, taka malutka cenka, a jako gadżet krawiecki bardzo często wykorzystuję. Często też naklejam sobie, naklejam, ja może nie potrzebuję, ale też mówiłam dziewczynom, jeśli potrzebujecie gdzieś tam sobie na maszynie jakiś punkt zaznaczyć, że do tego miejsca chcecie na przykład dotykać materiałem, a nie chce wam się nie wiadomo czy jak jakieś jakiejś gumki zakładać, czy jakiejś taśmy, nie wiadomo jakiej, to wystarczy malutka cenka, przykleić w jednym miejscu i już wiecie, że tam jest jakieś wasza granica, gdzie tam wasza Tkanina czy krawędź, jakiejś tam rzeczy będzie dotykać, to będzie tam równiutko Rozumiecie? Czyli to takie y, malutkie podpowiedzi. Ania mówi, że wrzuci. O, Barbara mówi. Wczoraj słyszałam o dystanserze. Powiedz co to jest ten dystanser, do czego on służy. Y, nie wiem co to jest. Wrzucę po wieczorem. Adela mówi: Mam końcówkę, overlock z nożyc. Sami. tylko troszkę zajmuje założenie tego ale w zwykłej maszynie działa dobra Dorota mówi mam też paski zrobione z tekturki o dobrze że to mówisz też to jest fajne paski to też ja mówiłam o, na wielu kursach że jak my na przykład sobie zaprasowujemy coś tak musimy zaprasować dół na przykład to chyba na sukience też jakieś mówiłam że nie pamiętam na jakim to kursie mówiłam że łatwiej będzie nam zaprasować na przykład podwinięcie czegoś na tekturce. I wtedy nam się to znacznie lepiej układa, i fajnie nam się to wywija. Czyli też te takie tekturki to bardzo fajne są. Lub w rysowaniu zapasów. No, szczególnie kiedy, nie mamy, kiedy mamy szablony bez zapasów, tak? Marta mówi: Ja z gadżetów uwielbiam zawijacze do lamówek. O właśnie, o tym też zapomniałam, ale dlatego chyba że nie mam. Bo lubię mieć tego samego materiału, z którego szyję, i tak szybciej się zaprasowuje. Powiem szczerze, że zwijaczów nie kupiłam. Zapomniałam o nich, bo planowałam ostatnio przy ostatnich zakupach z AliExpress. Planowałam te zwijacze i chyba je szukałam, a potem suma sumarum jakoś wyszłam i nie, nie kupiłam je. Tak, Marta, chyba ty pokazywałaś kiedyś te zwijacze. I oczywiście, zwijacze do lamówek to jest też gadżet, który warto. Mi się wydaje, że warto mieć. I właśnie jeśli lubimy coś wykańczyć lamówkami, to lamówkami, które są wycięte z tego samego materiału. Bo oczywiście, jeśli stosujemy lamówkę gotową, no to wiadomo, nie musimy już tam kombinować, tylko jest ona zaprasowana. Ale właśnie takie lam lamowniki. Ja tam próbowałam w niektórych momentach stosować takie wiecie, proste metody. Bo wiecie, taki zwijacz prosty to można sobie zrobić na różne sposoby. Tak, turkę poskładać w odpowiednim kształcie. Można sobie, nie wiem, szpilkę wbić w deskę do prasowania. Naprawdę wiele patentów widziałam, ale ja je wypróbowywałam i nie zawsze to tak fajnie wychodzi jak na tych filmikach. Nie wiem dlaczego, ale podejrzewam, że te lamowniki to też nie jest jakaś tam rzecz, bardzo, bardzo droga, a kupuje się ją raz, że tak powiem, na całe szycie. I jakby one były pod ręką, to to jest rzecz, którą też warto mieć. Ja ich jeszcze nie mam, ale może to dlatego, że rzadko stosuję. A jak szyję jedną rzecz w roku z lamówką, którą mam z takiego samego materiału i akurat długo potrzebuję, to mi szybko idzie po prostu zaprasowanie bez tego. Może dlatego, że umiem, nie wiem. Ale myślę, że te lamowniki też są warte uwagi. Słuchajcie, dziewczyny, także warto się nimi zainteresować. Nie wiem dokładnie, ale ten dystanser właśnie zastępuje te Czyli coś, co ma różne, coś w stylu linijki, które ma różne takie yy, odległości. Półtora centymetra, dwa, trzy, coś takiego. Coś takiego. Jak Marta mówi, że wrzucała te swoje ramowniki i pamiętam ten post. Także jak y, któraś z Was założy post, y, właśnie świeży taki o gadżetach, to warto sobie te wszystkie wasze patenty tam umieścić dziewczyny. I nawet fajnie jakbyście sobie kawałek filmiku nagrały, nie wiem, w domu, ktoś Wam potrzeba komórkę i możecie powiedzieć, zobaczcie dziewczynek, fajnie zwija ramownik. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że część osób to wszystko zna, ale są z nami nowe dziewczyny, które chętnie takie nowinki łykają, chcą się dowiedzieć i może pierwszy raz coś takiego zobaczą na oczy. Także warto się dzielić tą swoją wiedzą, jak ktoś ma, żeby to jednak potem nam służyło. Marta mówi, no nie wiem, mi też nie zawsze wychodzi tak gładko i szybko jak pani pokazuje na filmikach. Chyba bardziej kwestia wprawy. Nie wiem o czym akurat konkretnie mówiłaś, czy o zaprasowywaniu o tym lamowniku, tak? Podejrzewam, że mówisz o tym lamowniku. Bo to jest, słuchajcie, zawsze coś takiego, że. Yy, że to jest wszystko fajne na tych filmikach, tak? Bo nikt nie nagra nam filmiku na jakimś tam YouTubie, czy jakiegoś filmiku instruktorzowego. Jak nam coś nie wychodzi, to ktoś tego filmiku nie, nie wstawi, tak? Jedyne co, to możecie zobaczyć na moich filmach live. Często, jak coś mi nie wychodzi. No bo wiadomo, jak ja jestem na live i chcę wam coś pokazać, albo miałabym taki ramownik i chciałabym wam na live wam to pokazać, to ja nie ukryję tam. Jakby mi coś nie wyszło. No wiadomo, widzicie tam moje nieudolne jakieś próby na przykład takiego lamownika, albo sprawne działanie tego lamownika. No to wiadomo, jakby to wyszło, tak by wyszło. A natomiast jeśli oglądacie takie rzeczy, jakby reklamowe, czy ktoś to pokazuje prezentację, to zawsze wam wstawi takie coś, co wiecie, fajnie wychodzi, no nie? No. Yy, taśma silikonowa. Marzena mówi, że taśma silikonowa też jest ok, jak ktoś lubi. Taśma silikonowa też jest y, oczywiście fajna. Warto ją mieć pod ręką. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, nie wiem, czy ja będę teraz szła gdzieś wam szukała. Ale znowu, w taśmę silikonową ostatnio wam pokazywałam, jak szyłam dzianinę swetrową, cardigan, tak? Kardigan Karina. Jakby ktoś chciał zobaczyć w zastosowaniu kardigan Karina i wie, że taki Cardigan mówię, że jest w sklepie jako szablon. Szablon kosztuje. Naprawdę niewiele. Jest do niego dołączony opis szycia, natomiast filmik dodatkowy dla chętnych. I tam ja pokazuję, jak ja wykorzystuję taśmę silikonową do wszycia no Tutaj na przykład w ramienny, bo wiadomo, swetrówka. Ja pokazuję, że ta swetrówka, z której ja szyłam, jest bardzo elastyczna. No i wiecie, jak my coś tam szyjemy, żeby nam to nie ciągnęło, żeby nam z tego ramienia to ciągle nie spadało, nie rozciągało się, to ja tam pokazuję Wam, jak zastosowałam taśmę silikonową w połączeniu z szyciem na zwykłej maszyny, maszynie domowej, tak? Czyli też może albo użyjemy kiedyś, albo nie użyjemy, no ale gdzieś tam zawsze niech ona tam będzie pod ręką. Może akurat będzie nam potrzebna. Poczekajcie, tylko napiszę, jak zwykle syn do mnie pisze. Yy. Że teraz nie mam czasu. Dobra. Bo zaraz będzie mi tutaj dzwonić. Dobra. O, dobra. Potem się odezwę. Już ja wracam do Was. Mówiłam o czym słuchajcie, dziewczyny. Widzicie, jak to mnie dzieci zawsze wybiło <laughs> z rytmu. Dobra. Znajdę się tylko tutaj. Zobaczcie, co piszecie jeszcze. Mówiłam o taśmy silikonowej. Ok. Drota mówi, że polecam stojaki na duże szpulki. Dorota jeszcze mówi, jak Kasia pokazała w kardiganie o taśmie silikonowej, to było proste w szycie. Pochwal się, Dorota, czy właśnie wszywanie tej taśmy silikonowej, czy, bo z tego, co napisałaś, wynikam że wywnioskowuje, że było proste te szycie. Daj znać, jak sobie z nią poradziłaś i czy ci właśnie nie uciekała w czasie szycia bo wiecie, tam trzeba palcami odpowiednio przytrzymać, wiadomo, jak to jest. Ale jeśli ktoś chce się tego nauczyć, dziewczyny, no to biegnijcie po kardigan Karina i tam jest szablon i można do niego dokupić filmik z instrukcją. I jest wszystko pokazane. Dobra. Dorota mówi, że polecam stojaki na duże szpulki. O właśnie. Zobaczcie, ja też bardzo często... Duże szpulki to chodzi o coś takiego, tak? Duże szpulki. Tutaj mi są ozdobu, ale ja mam w ogóle dużo bardzo takich szpulek, które ja bardzo często używam na zwykłej maszynie. No i Dorota, oczywiście. Stojak na duże szpulki jest jak najbardziej. Chociaż ja jako taki antygadżeciarz zawsze sobie... Tym radzę, że po prostu stawiam sobie szpulkę za maszyną i ja nigdy przez całe życie nie używam żadnego stojaka. Myślę, że fajnie byłoby mieć, żeby ktoś tam miał. Natomiast ja nie używałam, ale jak lubicie używać dużo szpilki, szpulki, to możecie sobie oczywiście jakiś stojak kupić. Nie wiem, może łatwo go zrobić kawałek drewienka, jakiś drut. Po prostu stabilny, może w sklepie budowlanym kawałek druciku i może wystarczy takimi wiecie obcęgami, nie wiem, wygiąć taki haczyk na końcu i już. A tu kawałek drewienka, nie wiem, czy kawałek, no cokolwiek, klocka jakiegoś, już mi się, zobaczcie, od razu włącza. No ja chyba tak coś mam z, ze sobą, że mi się od razu włącza. Jak to prosto byłoby zrobić taki stojak i dlaczego ja jeszcze jego nie mam, no nie? Także no, coś takiego, żeby mieć. No i oczywiście taki stojak nam pomaga. Oj, oj oj, zobaczcie, co zrobiłam, tak? Spadło. Także spadło, no, potem będę się tym przejmować. No. <laughs> Dobrze. O, Dorota mówi, że było bardzo proste wszycie. No ale właśnie nie dość, że było proste, to potem bardzo fajnie trzyma nam te różne miejsca. I między innymi podczas szycia takiego kardigana, my... Kodujemy sobie w głowie, słuchajcie, bo ja pokazałam w jednym miejscu, że taka taśma się przyda, ale już sobie kodujemy w głowie, że jakie ona ma zadanie, że ona ma zadanie stabilizować tamte miejsce i żeby się nie rozciągało. I tak naprawdę potem możemy sobie pomyśleć, gdzie ja jeszcze taką taśmę mogę wszyć. Ja kiedyś szyłam sukietkę. Z obłożeniem z dzieniny, a ponieważ ta sukienka z dzieniny, z obłożeniem nie miała zamka i miała za zadanie być wkładana przez głowę, i słuchajcie, no co zrobić, żeby po pierwsze ten dekolt pracował, no i żeby się nie rozciągnął, nie był potem pofalowany, żeby dobrze, no wiadomo, nie pękał podczas szycia. Więc ja wszywając obłożenie do tego dekoltu, normalnie wszyłam to ściegiem overlockowym, czyli pracującym. I wszyłam, tak jak tutaj my w kardiganie wszywałyśmy w rękawie, tutaj w szwie ramiennym, wszyłam wokół taśmę silikonową i słuchajcie, bardzo dobrze się ta sukienka sprawdzała. Czyli miałam obłożenie, oczywiście te obłożenie tak sobie zamocowałam, żeby mi się nie wywijało, bez problemu wkładałam sobie przez głowę, yy, ruszała mi się ta tak cały ten obwód, mi się rozciągał fajnie. Nie pękał mi, a po nałożeniu fajnie wracał mi do punktu wyjścia i ona zawsze była przylegająca ładnie, taka nierozciągnięta, naprawdę no, różne są sytuacje. Taśma silikonowa też często ratowała. Moje klientki, kiedy przynosiły do mnie jeszcze, jak był czas, że ja robiłam przeróbki odzieży, często kupowały jakieś sukienki w sklepach, że były takie rozwleczone dekolty, albo były sukienki kopertowe z jakimś rozciągniętym dekoltem, albo plecy bardzo głębokie z rozciągniętym, odstającym dekoltem. Ja już wam to kiedyś mówiłam. Ja wtedy to wszystko tam wywracam na lewą stronę. Wszywałam dookoła lekko napiętą taśmę silikonową i pięknie te dekolty się kładły i się właśnie tak fajnie stabilizowały, i potem nie było szansy, żeby to się znowu rozciągało, a zarazem zachowywało swoją elastyczność. Także zobaczcie, bardzo fajne różne sytuacje, kiedy ta taśma może nam pomóc. Dobrze. <gry> Marta mówi, wspomniała Pani, że nie zawsze wychodzi tak fajnie, jak Pani ogląda na filmikach, ale może nie zawsze to kwestia oszukanego filmiku. Oczywiście nie zawsze mówię, że to jest szukany filmik, bo każdą rzecz, którą my robimy, to my musimy się po prostu tego nauczyć. Tak? tak samo ja mówię, że nie wszystko ja od razu umiem. Jak siadam do czegoś, pierwszy raz robię, to też może mi nie wyjść. Tak samo Wam, korzystanie z takiego lamownika, chociażby jeśli znajdziemy dobrą technikę, wyjdzie nam super. Tak samo jak jest przykładem, jest stopka do podwijania, zobaczcie. Jednym wychodzi, no pięknie. A jeden siada i nie wie w ogóle, co zrobić, ciągle mu coś ucieka. Czyli kwestia wprawy, no to to jest wiadomo. Ale z drugiej strony też wiadomo, jakbym ja nagrywała wam filmik nagrywany, jak działa stopka do podwijania, i by to podwijanie mi nie wyszło, no to wiadomo, że ja bym to ucięła i wstawiła wam, jak dobrze mi wyszło, tak? Więc wszystko ma jakieś tam znaczenie. Dobra. Dorota mówi, jak Kasia pokazała na kardiganie o taśmie silikonowej, to było mega proste wszycie. Super. Dobrze. Czy te taśmy silikonowe są różnej szerokości? Z tego co wiem, są różnej szerokości. Ja dokładnie nie mogę Wam powiedzieć, jakie taśmy szerokości są. Trzeba było po prostu sobie wejść w Google i wpisać taśma, taśma silikonowa i zobaczyć, jakie są szerokości. Dlatego ja Wam tego nie mówię, bo za bardzo tym tematem się też nie interesowałam, bo ja dawno temu kupiłam wielką szpulę w hurtowni taśmy silikonowej, która miała pół centymetra. Ja już naprawdę używam, nie wiem ile lat, nie wiem ile, może z 15 lat, powiem szczerze, bo tej taśmy dużo nie używam. Ale jak ją kupiłam 15 lat temu, to ja podejrzewam, że będzie, będzie, będzie i jakoś mi się nie sparciała, nic się z nią nie dzieje. Jeszcze jej tyle mam, że jak ja potrzebuję od czasu do czasu kawałek, to mi jeszcze starczy i starczy. Także yy, nawet się nie interesowałam, czy jakaś inna jest mi potrzebna. Bo słuchajcie, jak mam coś do zrobienia, to po prostu używam tą, którą mam. Taka półcentymetrowa uważam, że ona jest optymalna. Nią można i zmarszczyć, i ustabilizować, i wszyć ją jakieś tam miejsca, i możemy z niej zrobić, nie wiem, jakieś, coś tam, żeby na wieszak może wieszać, żeby nam się nie, jakoś nie, nie zsuwało, No różne są tam, czasami w ramiona się gdzieś tam wszywa, żeby z wieszaka się nie spadało. Tam różne są sytuacje, ale właśnie także poczytajcie sobie w internecie. Tu nie jestem jakby takim ekspertem, żeby Wam powiedzieć, jakie są wszystkie, jakby tak. Marta mówi, nie wiem czy liczy się jako gadżet, ale wczoraj dobre 4 godziny próbowałam ogarnąć stopkę do podwijania i nie dałam rady. Oglądałam na filmie ze spodni Laura, jak pani to robi faktycznie po prostu. <laughs> idzie pięknie i bez problemu, ale podwinąć na tym łuk do balbiny to jest jakiś dramat przez te nadmiary. Yy... Dziewczyny, ja nie wiem na którym to było filmiku, nie wiem na którym to było filmiku, co ja tam podwijałam wam. Ale ja pokazałam w pewnym momencie, że są naprawdę różne stopki do podwijania. Akurat na balbinie, robiąc bardzo ostrożnie, da się to zrobić, dlatego że ja to balbinę szyłam i potwierdzam, że się da. Szyłam balbinę, tą falbankę z batystu i się udało. Ale nie pamiętam, co chyba kiedyś wam słuchajcie, mówiłam, albo na którymś filmiku, czy szyciu spodni Laura. Czy co ja mogłam jeszcze wam dawać, jaki filmik, czy jaki kurs, że ja tą stopkę używałam. Przypomnijcie mi może. Albo szyjąc spódnicę Bella, tam był też podwijanie tą stopką, albo chyba szyjąc spodnie Laura. Ja wam pokazałam dwie stopki i powiedziałam wam wtedy że jedną stopką szyło mi się super, a drugą nawet mi nie wychodziło. I jak ja Wam pokazałam z bliska do kamery, to okazało się, że ta stopka, którą mi nie wychodziło, to znaczy, to ona miała zupełnie inny kształt. Ten zawijac, który jest na stopce, był bardzo płaski, taki malutki. Natomiast ta druga stopka, która była znacznie lepsza i na której mi wszystko ładnie wychodziło, miała ten zawijac taki podniesiony do góry, i tam była taka większa przestrzeń, w którą ten materiał mógł wchodzić. I ja na początku nie zauważyłam tego, właśnie dopóki nie zobaczyłam, że nie wychodzi mi coś na stopce. Mi sobie, kurczę, no nie wychodzi mi podwijanie na stopce, a wieki, wiele razy robiłam podwijanie, tak? A okazało się, że wpadła mi pod rękę inna stopka, bo ja mam, słuchajcie, dużo różnych stopek. Ja kiedyś prowadziłam kursy szycia stacjonarne, miałam sześć maszyn i ja miałam różnych stopek, pełno, bo wiadomo, jak przyjdą dziewczyny i my się uczymy, no to każda musi mieć stopkę. A jak się zgubi, to jeszcze jedna stopka, więc tych stopek miałam pełno z różnych źródeł. Może dokupowałam, tu mi się zgubiła, te stopki mi się nieraz zgubiły, czy tam wiadomo, jak to bywa. I naprawdę tak a to ja tak się na tym wgłębiam, ale może to się jednak kto jeszcze posłucha i że to y, ta stopka. Marta mówi, że miała tą lepszą stopkę, tak? Więc jeśli masz lepszą stopkę, no to tu już jest bardziej doświadczenie. Po prostu trzeba w specyficzny sposób sobie to napinać, tak sobie ręką to wszystko ustawiać, tak sobie trzymać ten materiał, żeby to wyszło. No nie jest to proste za każdym razem, ale na pewno się da. Wiem, tam jest taki malutki łuczek. Może nie wyjdzie na tym łuczku tak idealnie, bo wiadomo, słuchajcie, matematyka tutaj działa. Jeśli ja duży obwód chcę wtłoczyć w mały obwód, w mniejszy, choćby to było 4 mm dalej, ale na takim wiecie, zawija się, no to wiadomo, że tam jest nadmiar. I to jest ciężko, ale się da, słuchajcie. Jeśli Wam bardzo, bardzo nie wychodzi, to może spróbujcie ten największy łuk falbanki, troszkę Rościąć tak, jakby tu na zewnętrznej stronie, tak? Czekaj, na zewnętrznej. Nie, bo to trzeba zrobić tak, żeby ją troszeczkę wyprostować, jakby tą falbankę. Ale nie wiem, musi tak, jakby ten wewnętrzny łuk zostać, a ten zewnętrzny być wyprostowany. Ale nie wiem, czy to dobrze będzie potem się układało. Ale może coś próbować. Ale zamiast kombinować z falbanką, ja bym po prostu proponowała. Wyciąć sobie kilka takich falbanek, nie wiem, z prześcieradła jakiegoś cienkiego, starej jakiejś poszewki i po prostu sobie popróbować. Nie ma innego innego wyjścia, trzeba po prostu popróbować. I myślę, że trening czynia, czyni, yy, czyni mistrza. Albo może jest tak, że materiał jest właśnie taki bardzo mięsisty, bo niektóre tkaniny się lepiej układają, a niektóre są takie, wiecie, sprężyste i mięsiste. Że jak mamy malutką stopkę, to nam nie wtłoczy, bo jest tego za dużo. To może wtedy warto troszeczkę większy zawiasek. No bo może ten zawiasek nasz jest za mały w stosunku do tego materiału, który ma się tam wtłoczyć. Tak, pomyślcie sobie, że my musimy nadmiar ten. Tkaniny wtłoczyć ten zawias. Jeśli on jest za malutki, jeśli mamy tylko, na przykład, 2 mm zawiaska, a mamy taką mięśniczą tkaninę, może się to nie mieści po prostu. Więc musimy zwrócić uwagę, może coś trzeba większego. Może też spróbujcie, właśnie jadąc jakoś z drugiej strony, no nie wiem, musiałabym to popatrzeć, ale właśnie są różne. No, <laughs> wiem, że się da, bo robiłam, ale trzeba popróbować, tak. Jak masz overlock, to można spróbować taką balbinkę, falbankę załatwić mereszką, mereszką, czyli ale to przy overloku. Natomiast jeśli nie macie overlocka, a jeśli nie macie, bardzo wam nie wychodzi, to też można malutkim zygzaczkiem też spróbować zrobić takie coś, no tylko to trzeba mieć też sposób na to. No kiedyś może zrobimy o tym jakiś webinar. Marta mówi, że z Batystu, bo ja robił z Marchiano, może się do tej stopki. Tak, tak jak ja mówię. Może być za mięsiste do tej stopki i po prostu za mała, a zbyt dużo materiału. Dobrze. O to chodzi. O, a można też właśnie lamówku jakoś. Słuchajcie, to nie jest coś takiego, że. Już mówiliśmy o gadżetach, ale tylko podsumuję tą, tą stopkę, że wszystko wyjdzie ze wszystkiego, tak? Jeśli my. Mówimy, że taka stopka do podwijania jest do delikatnych tkanin, a my bierzemy już wiecie, taką mięsistą tkaninę, grubszą i ona ma, ma, ma na bardzo malutkim jakimś zakręta się to zrobić. No to może po prostu to jest nie dla niej. Spójnicę z koła, który ma bardzo duży ten łuk, to pewnie by wzięło, tak, ale też może nie na 2 mm stopce, bo jest po prostu jest za, za malutka. No wtedy trzeba szukać może innego sposobu. Czyli nie wszystko wszystkim, tylko to doświadczenie, co najlepiej, jak wykończyć, żeby było dobre. No dobra, słuchajcie. Ja o swoich gadżetach powiedziałam. Jeszcze jednym gadżetem, który bardzo często stosuję, nie wiem czy wy stosujecie, ale ja sobie nie wyobrażam życia bez obcinaczek. Moje obcinaczki są ze wszędzie, ja ich mam 10. W domu, w kuchni, wszędzie po prostu mam obcinaczki. Obcinaczkami obcinam nitki i pruję. Ja na przykład nie lubię prójki. I jeśli ja mam prójść, to ja wolę sobie niteczki cyk, 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 ponacinam sobie obcinaczkami, a potem tylko wyjmuję i już. Czyli ja prójki praktycznie w ogóle nie używam, ale wiem, że są osoby, które bardzo często używają prójki. Po pierwsze mało próję, po drugie, jeśli już próję, to wolę obcinaczki, ale obcinaczki muszą być ze mną wszędzie. Ja, nie wiem, nawlekam nitkę czy do ręcznego szycia, czy do maszynowego, cyk, zawsze obcinaczkami i obcinaczki muszą być ostre. I teraz uwaga. Zobaczcie, obcinaczki bardzo łatwo się tępią. I co ja robię, żeby sobie obcinaczki podostrzyć? Pierwszy sposób, mi się sprawdzają takie sposoby, pierwszy sposób jest to, że biorę sobie folię aluminiową, składam ją na 3-4 części i kroję sobie folię aluminiową. Po prostu, ciach, 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 ciach. robię sobie taki pióropusik. I kiedy już mi nie, nie tnie nitki, czasami jest tak, że biorę nitkę obcinaczkami. O, zobaczcie, widzicie, tutaj już jest tak, że już mi słabo tnie coś, widzicie, o, już muszę dwa razy, jeśli ja bym sobie tutaj y, tą folię kilka razy przecięła, widzicie, już widzę, że są tępe trochę, nie za bardzo. To jest pierwszy sposób. Czasami stosuję to też na tych moich gorszych nożyczkach. Ja zawsze mówię najgorszych, bo ja do swoich profesjonalnych, najlepszych nożyczek mam zawsze osełkę, ostrzałkę. Natomiast takie podręczne w domu to właśnie robię albo tnę folię, albo słuchajcie, no tak zwaną szpilką. To jest taka śmieszna może metoda. Nożyczek swoich, tych dobrych, staram się tym, tą metodą nie robić, ale biorę, zobaczcie, szpilkę i sobie widzicie, o tak, albo sobie po prostu otwieram szpilką, o w ten sposób, albo staram się Lekko zamykać i otwierać, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, co ja robię. O tak po prostu na szpilce, jak to wam pokazać? O tak. Na szpilce staram się pojeździć tym, jakby, tak? Tylko oczywiście, no nie robię tego tak, żeby ją zrobić rysę. Tylko delikatnie trzymam, i tak sobie trochę jeżdżę do przodu do tyłu. Albo robię otwiera, otwieram szpilką. Albo ja tam najczęściej wolę do przodu i do tyłu. Szpileczkę, jakby chcę ją przekroić, a ona mi nie daje, tak? Staram się też do samego końca, czyli o w ten sposób, żeby aż do końca. No i potem jak zrobię sobie takie coś, no to, o widzicie, już lepiej. Hops, hops, już mi lepiej ścina. Czyli takie doraźne, ja mówię, to takie doraźne, że jeszcze można uratować, tak? Że można jeszcze sobie nie wyrzucać. Widzicie? Lepiej już mi ucina. Już od razu jest lepiej. I tak samo robię na tych tak swoich moich pomocniczych nożyczkach. Staram się, mówię, zawsze nie na tych profesjonalnych, ale jak mi kiedyś nożyczki w domu były takie, że nie cięły mi nawet papieru. Praktycznie tempę jak nie wiadomo co. I myślę, kurczę, nawet wiecie, otwieram, nie wiem, kaszę gryczaną, kupiłam w folii i chciałam otworzyć opakowanie. No nie cną mi nożyczki. No ja, co się stało? I tak myślę, cholerka, żadnych nożyczek w domu nie mam. I co? Przypomniała mi się moja metoda ze szpilką, czyli wzięłam szpilkę albo właśnie w ten sposób, że na szpilce otwieram, ale ja często robię właśnie. Tylko wiecie, to nie można zrobić w ten sposób, że ja przycinam szpilkę, bo zawsze się mówi, jak na szpilce coś utniemy, to się robi rysa. Czyli to trzeba raczej w taki sposób, no chyba raczej to otwieranie lepsze jest, tak? Czyli o, w ten sposób. I potem okazuje się, że ja już te swoje folie, jakieś tam ryże, kasze, wszystko już bez problemu sobie na tymi takimi tak sobie w ten sposób tnę. ale mówię, ja nie będę wam tego mówić, żebyście to robiły, ja na swoich fiskarsach tego bym nie zrobiła, bo uważam, że to jest taka metoda tylko doraźna, taka wiecie, gadżetowa, szybka, ale fiskarsy to mam y, osełkę taką do ostrzenia i wolę na osełce. Dobra. Dobra, na prostym odcinku nawet to Marchiano bierze. Tak, na prostym odcinku, słuchajcie, wszystko jest proste, dlatego większość filmików, które znajdziecie w internecie, jak podwijać stopką do podwijania, wracajmy do tego tematu, to będzie na prostym i jeszcze na bawełnie pościelowej, więc na prostym zawsze wszystko jest łatwe. Dlaczego nigdy nikt nie pokazuje właśnie na jakimś falbance od Balbiny, tak? Teraz pokaż i zobaczymy, czy to wyjdzie. Właśnie. Ja pochwalę się nożycami, mam nożyce do dzianin z Fiskarsa i taki zygzak do tkanin, taki do wszystkiego, czyli taki malutki zygzaczek i on też pomaga nam kroić. Tutaj nam dzianinka i tkaninka nie ucieka spod nożyczek, bo nam nożyczki ładnie wszystko trzymają. Ale pamiętajcie, te wszystkie metody, co pokazałam, wiecie, na szpilce, to nie bierzcie do swoich Fiskarsów, nie, bo możecie zmarnować. Ej, Adela, tylko nie te zwykłe nożyczki, bo może być troszeczkę za słabe to ostrzenie i można sobie zmarnować. Czyli takie wiecie, jakieś takie dodatkowe nożyczki, co szablony wycinacie, no ewentualnie te takie obcinaczki, ale tych zwykłych, takich najlepszych nożyc to już lepiej tak solidnie naostrzyć, tak wiecie, dobrze, a nie na szpilce, także nie. <ścoughs> Ewa pyta, czy mamy jakiś gadżecik do odbierania zapasów na, sz, na szef? Słuchajcie. Ja ogólnie nie mam żadnego gadżetu do odmierzania, bo ja y, ostatnio korzystam tylko i wyłącznie ze swoich szablonów. Ja mam tyle rzeczy do uszycia dla was, że nawet jak ja już nie potrzebuję piątej, dziesiątej bluzy, to ja i tak muszę ją uszyć, szóste czy dziesiąte spodnie dresowe, więc ja mam tak szafę zapełnioną tymi rzeczami, że ostatnio zastanawiałam się, czy czy nieszyć tych moich rzeczy i potem ich po prostu nie sprzedawać jako jako nawet szyte tym ściegiem overlokowym jako modele z kursu nie wiem choćby za koszt materiału żeby one po prostu bo one są wszystkie solidnie naprawdę uszyte tylko tyle że wiecie jak ja wam pokazuję na maszynie wieloczynnościowej no już, nawet taka bluza tak ja nie pamiętam może ją szyłam na overloku akurat nie pamiętam jak ją szyłam to chyba overlokiem szyta ta bluza bo to był model który ja szyłam nie pamiętam jak ją szyłam w każdym razie mam tyle rzeczy, że ja po pierwsze nie korzystam z innych szablonów, innych firm, czyli nie mam żadnych szablonów, które nie mają dodatków na szwy. Wiem, że jak ktoś y, y, pokazuje często, że coś jest z formy jakieś krojone, bez dodatków na szwy i podłożenia, to są naklejane te magnesy tak zwane, tak? Czyli <laughs> magnesy nakleja, naklejacie na nożyczki i sobie kroicie. Ja nigdy nie lubiłam takiej metody, dlatego że wiecie, ona się sprawdzi w nie. Taka metoda według mnie. W dzianinie się sprawdzi, ale jakby się zaczęły szyć, nie wiem, żakiety z cięciami francuskimi, z jakimiś tam takich, gdzie dużo zszywanych szwów i takie, to jest dla mnie mało dokładne. I potem okaże się, że coś jest znacznie szersze, bo, albo znacznie węższe. Ja zawsze lubiłam rysować sobie, tak? Dodatki na szwy, więc i po prostu jak, jak to ja, klasyka w, naj, w takim prostym wydaniu. U nas w szkole, wiecie, jak się robiło, zapasy na szwy. Tak, pani w szkole z centymetrem na szyi, tak, szablon przy, 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 przyłożony, no i co? I centymetrem, tak, sobie w kilku miejscach, raz, dwa, trzy, i potem po prostu nawet się nie łączyło tego, tylko się szyło, kroiło się po jakichś tam liniach. Także ja, słuchajcie, jestem wychowana na tych prostych, starych metodach, kiedy nie było tych jakichś magnesów, nie było tych linijek specjalnych, były proste metody: mydełko, centymetr, takie rzeczy, tak? Więc ja nie podpowiem, bo ja nie dodaję. Ale mówię, można sobie znowu w kursie podstawy szycia, czyli Akademia Świadomego Szycia macie różne sposoby jak dodawać, tak? czyli możecie centymetrem, możecie właśnie jakąś miarką, możecie sobie jakimś magnesem, możecie sobie zrobić ołówek, przyczepić do ołówka, zrobić sobie dystans, prowadzić przy krawędzi i sobie dodawać. Naprawdę jest mnóstwo różnych, tak, cała lekcja w kursie jest i oprócz tego, słuchajcie, to wszystko zależy jeszcze od tego. Poczekajcie, posilę się kisielgiem, bo coś mi w garle zasło. Oprócz tego. To zależy jeszcze, gdzie my dodajemy. Inaczej się dodaje, jak my na przykład rysujemy wykryć z burdy i tam sobie na folii chcemy dodać, to zupełnie inaczej możemy dodać. Natomiast zupełnie inaczej się dodaje podczas krojenia. Tak więc możemy inne metody zastosować. Także y Także te różne. Możecie właśnie sobie też dziewczyny zakładać. Ja Was też zawsze będę prosiła bądźcie aktywne na grupie. I tutaj przy okazji Was może poproszę, jeśli chodzi o tą aktywność. Bardzo Was proszę o aktywność na grupie. I bardzo Was proszę o aktywność, jeśli chodzi o złotego naparstka, bo wiele razy jest tak, że. Także kupujecie, wykroje, chwalicie tutaj, mówicie, że świetne, fajna metoda, fajny wykrój, fajna szablon, fajna wyszła sukienka, ale nigdzie o tym nie słychać. Bardzo mi pomożecie, jeśli będziecie komentować posty, będziecie wstawiać swoje posty. Zobaczcie, teraz wystarczy, że któraś z Was wypowiedziała: dziewczyny, wstawicie post, dziewczyny, jaki macie sposób na dodawanie dodatków na zapas na szwy? Ja mam problem z tym, albo ja to tak robię, czy Wy macie jakieś inne? Dzielcie się tymi pomysłami. Raz wy wstawicie, raz może ktoś inny, i dzięki temu wy zdobywacie doświadczenie. Ja wiem, że wy jesteście w wielu grupach krawieckich, ale jak już was coś natchnie, o właśnie rozmawiamy tutaj, to może to jest dobry okazja, żeby właśnie wstawić taki post. I potem jakoś oznaczcie ten post. Nie wiem, dodatki na szwy, czy nawet tego hashtaga, czy po prostu tytuł taki tego postu. I potem, jak ktoś sobie wpisze w lupkę, dodatki na szwy, może się zdarzy taka sytuacja, że będziemy o tym kiedyś rozmawiać. Wystarczy, że wpiszemy, i już mamy różne sposoby. Albo właśnie. To przy okazji was właśnie poproszę, jak szyjecie, jakieś rzeczy pokażcie na innych grupach. Tutaj oczywiście na złotym naparsku też wszyscy chcemy to zobaczyć, ale pokażcie wasze kardigany, wasze sukienki, wasze bluzy, spodnie, co szyłyście, pokażcie na innych grupach. Idźcie, pokażcie, co uszyłyście i że to jest z złotego naparska. Mi to bardzo pomoże. No i będę właśnie wdzięczna Wam za to, bo bardzo będę Wam za to dziękowała, bo właśnie wiem, że mamy fajne szablony u nas tutaj, ale. Jeśli nikt o nich nie będzie mówił, to nikt się o nich nie dowie, tak? Tak samo o, o kursie. Podoba się Wam kurs? Idźcie, powiedzcie światu, że jest taki kurs. Nie tylko tutaj cichutko u nas. U nas wszyscy o tym wiemy, tak? Także dziewczyny, pomóżcie troszkę i mówcie więcej. Dobra. Marta mówi, że na dodawanie zapasów mam trochę swoją metodę. Wkładam cienki flamaster w cyrkiel. O, też Marta kiedyś mówiła. Odmierzam na linijce rozwarcie na taki zapas, jaki chcę i prowadzę linię cyrkla po linii formy i marker sam mi rysuję. Właśnie to, to, co mówimy właśnie w kursie, że są różne sposoby. Nawet ja pokazuję, że mamy sobie patyczek na sushi, robimy sobie, słuchajcie, jakiś marker. Dystans jakiś, nie wiem, coś, albo tutaj tak robimy jakiś lekki dystans kawałek papierka, nie wiem, coś nam nawijamy kawałek folii. Robimy tak gumką to oblekamy dookoła. Tylko tutaj jest akurat może czubek za mały, żeby tutaj go prowadzić, ale potem właśnie mając takie coś, prowadzimy sobie, nie wiem, przy jakiejś linii tak i hops i nam się zapas tak, ja tutaj pokazuję, o tak, że tutaj tym prowadnikiem, który nie rysuje, prowadzimy przy jakiejś tam formie foliowej czy papierowej i długopis nam sam tutaj rysuje, tak? Pamiętajcie, że właśnie w Akademii Świadomego Szycia jest specjalna lekcja, więc jeśli ktoś kupił ten kurs, to tam na pewno to znajdziecie. Natomiast tutaj podpowiadamy takie. Jak ktoś nie wie, co to jest Akademia Świadomego Szycia, to to jest kurs dla osób początkujących taki wypasiony, naprawdę typowe, wypasione lekcje, jak w szkole, można tak powiedzieć. I teraz ten kurs ruszył, nowa edycja. I teraz jeszcze możecie skorzystać jeszcze przez jakiś czas maja, będzie jeszcze w niższej cenie. Aż 100 zł możecie zaoszczędzić. Jeśli nie wiecie, co to jest, to pytajcie mnie na Priv, albo wchodźcie do złotego naparska www.zlotynaparska.pl. Tam wchodzicie w kurs online. Dziewczyny, jak wejdziecie na stronę. Nie wiem, czy ktoś był. Przy okazji skorzystam. Jak wejdziecie na stronę, to tam zobaczycie zmianę szaty graficznej produktów na razie. Bo ja sobie zdaję sprawę, że w Złotym Naparsku zrobił się straszny chaos. Sama to tak bije się w pierś. Sama wiem, że macie problem zapewne z wyszukiwaniem rzeczy w Złotym Naparsku, bo ta strona powstała, jak ja miałam, że tak powiem, pięć rzeczy na skrzyż. Tam były tylko kilka szablonów, wiecie, nie było jakichś tam różnych produktów. No, i potem powstały i nowe szablony, i kursy, i webinary, i eboki, i, i takie, i siakie i owakie, tak? I potem i darmowe produkty doszły, i różne warsztaty online, i tych produktów jako takich oddzielnych, czyli takich sekcji zrobiło się może z 10. W każdym dodawałam różne tam jakieś grafiki, takie wiecie, jaskrawe, jakieś tam opisane. I teraz w pewnym momencie biję się w pierś, wchodzę i myślę sobie, kurczę. Tam po prostu jest jak na jarmarku, słuchajcie, na jakimś tam, tak? Jak to się idzie na taki jarmark. Wszystko medło i powidło można powiedzieć, tak? Więc ja teraz postanowiłam, wejdziecie, to zobaczcie, złoty na parsku. Zaczynam na razie po kolei sukcesywnie wymieniać na razie wszystkie grafiki, zobaczycie, że one zaczną mieć taki podobny wygląd, a potem następnym krokiem będzie to, że wy, to wszystko będzie inaczej pogrupowane, czyli jak wejdziecie na złoty na parstek, to, to będzie szablony i wtedy widzicie tylko szablony. Wejdziecie sobie na przykład w instrukcje szycia, zobaczycie tylko jakie są instrukcje szycia. Wejdziecie w webinary, zobaczycie jakie w złotym parsku można kupić webinary. Kursy online będą tylko kursy online, czyli będziecie widzieć to wszystko pogrupowane i może wam te przestanie się wszystko świecić dookoła. Także także coś tam się zmienia, i od razu, jak już jestem, bo zaraz będziemy o gadżetach kończyć, to jak już jesteście. To od razu Wam jeszcze powiem, że już Wam mówiłam jakiś czas temu, że w Złotu na Parsku kiedyś będzie całkiem nowa strona, całkiem nowa. I ta strona miała być już od jakiegoś czasu, ale ja powiedziałam sobie, że nie zrobię nowej strony, dopóki ja nie zrobię tego porządku, bo nie miałam jeszcze na to pomysłu ale po co mam jakby na nowy stragan, że tak powiem, przychodzić ze swoimi starymi klamotami, że tak powiem, tak? Czyli najpierw te klamoty zostaną poukładane w jakąś spójną całość, a potem to wszystko przeniesiemy do nowego i będę musiała Wam tłumaczyć, co potem będzie, bo Wasze kursy, które nigdy nie znikają, będą musiały pozostać na starym serwerze, żeby się wszystko nam nie rozsypało podczas przenoszenia. Zobaczymy, jeśli nie uda nam się tego sensownie zrobić, bo raz już przenosiłam i się tam troszkę porozsypywało, no to wtedy wytłumaczę Wam, co macie robić, ale na razie to jeszcze chwilkę. To potrwa, dlatego że mówię, zacznę jeszcze takich porządków. Dajcie znać, jak zajrzycie na Złoty Naparstek, czy teraz troszeczkę będzie lepiej. Jeszcze dalej będziecie widzieli miszmasz, bo wiadomo, że one są jeszcze wszystkie pomieszane, te produkty. Ale jak ja już właśnie tak poukładam troszeczkę inaczej, w takie no, segmenty na razie wymieniam te grafiki. Ale jakbyście zajrzeli, to dajcie znać albo wejdźcie i zobaczcie teraz. Czy troszeczkę inaczej to wygląda? Na razie jeszcze wszystkiego nie ma, bo ja to robię krok po kroczku. No dobra, dziewczyny, dajcie mi tutaj właśnie łapkę, jakąś może palucha, dodajcie mi otuchy, bo to jest praca taka, wiecie, mozolna. Muszę nie dość, że robić swoje, to tam jeszcze tam poprawiać i dlatego czasami brakuje mi czasu, a jeszcze kursy do nagrywania czekają, ale mówię, nie ma sensu też robić ciągle tego młynu, żeby troszeczkę było lepiej. Dobra. Super, dziękuję za serduszka. Adela mówi, że moi znajomi kiedyś nie wiedzieli co to złoty naparstek, a teraz już wiedzą. I mówią: "O, że ciągle o tym złoty naparsku, złotym naparsku. Adela akurat wiem, że szyje ze złotego naparstka. Adela przesyła, czasami chwali się swoimi rzeczami. Adela, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale wstawiłam ostatnio Twoją sukienkę do, do sklepu, jako do galerii produktu. Także, dziewczyny, bardzo bym do Was jeszcze na koniec miała prośbę. Jeśli uszyłyście coś z złoto na parsku, to dajcie mi swoje zdjęcia do galerii produktów. Czasami jest tak, że uszyłam to, uszyłam tamto, a ja po prostu mam puste galerie. Wchodzi ktoś na, na sklep, nie wiem, bluzy na przykład e, Harun, a tam wygląda jakby nikt tej bluzy nie uszył. Nie mówię, że akurat o Harun, bo tam chyba jakieś zdjęcia wstawiłam. I nawet jak się wstydzicie swojej twarzy, to napiszcie mi, pani Kasiu, ja tutaj uszyłam Harun, ale nie chcę, żeby moja twarz była. No to albo sami sobie zamarzcie, albo ja wam zamarzę tą waszą twarz. A jak się nie wstydzicie swojej twarzy, no to róbcie i dajcie mi te zdjęcia żebym ja mogła wstawić dziewczyny, wasze ubrania do galerii, żeby było wiadomo, że wasze piękne ciuszki tam są. No dobra. Już nagadałam się, już zbaczam z tematu. Dorotka, gdzie i jak można znaleźć galerię? Galeria to mi chodzi o coś takiego, że jak wchodzę w produkt, tak? Jak na przykład kupujesz kardigan, kardigan kupujesz, to potem jest coś takiego jak zdjęcia pod spodem. Każdy produkt ma pod spodem taką galerię produktu, czyli. Widzisz zdjęcie główne, a potem możesz sobie klikać w inne zdjęcia, które znajdują się pod tym produktem. Jeśli ja tam coś powstawiam, Wy sami chyba nie możecie tego wstawiać, ale możecie mi. Bo ja czasami, słuchajcie, dziewczyny, widzę, że Wy coś wstawiacie, ale ja nie zawsze mam czas Was zapytać, bo ja nie chcę nic robić nigdy bez Waszej wiedzy. To Adeli się po, jakby zdecydowałam zrobić, bo raz mi dała przyzwolenie, żeby bluzę wstawić, więc drugi raz no tak jakby trochę się już nie bałam. No w razie czego możecie powiedzieć, że nie chcę. Ale mówię, yy, żebym, albo róbcie od razu tak zdjęcie, żebym mogła gdzieś tam wykorzystać, chociaż jedno zdjętko, tak? I wtedy, rozumiecie? I potem wchodzicie we w tą galerię produktu i widzicie. No wejdźcie chociażby w bluzę, w spodnie na przykład yy, dresowe yy, Teja. Tam jest sporo tych zdjęć i widzicie, o, że ta uszyła takie spodnie, ta uszyła, i wtedy was możecie sobie zobaczyć. No, czyli w taki sposób. Mam, mam nadzieję, Dorotka, że wiesz o co chodzi. Adela mówi, że nie, cieszę się, nie, ma, nie mają dosyć hecha, nie gniewam się. No pewnie, że super. Dobrze, dziewczyny, będę wstawiać Wasze prace, ale mówię, no ja nie wiem, czy każdy sobie tego życzy. Więc jak już wy jesteście tutaj i jest tam was troszeczkę, to po prostu co macie, to mi podeślijcie albo wstawcie na grupę i mówcie, że można wstawić do galerii. A wtedy dziewczyny naprawdę bardzo chętnie wrzucę. Dajmy troszeczkę czadu złotemu naparstkowi, bo tutaj jest bardzo dużo wartości, a y, y, tak jakby no trzeba troszeczkę o tym na naparstku więcej powiedzieć światu. Dobra, słuchajcie. <laughs> Marta mówi, jak coś, to pozwalam wykorzystać to, co wrzucam na grupę. Super, dzięki Marta. Dzięki, po najwyżej zrobię tak, że po, po, po przyglądam wasze rzeczy, zawsze jak wstawiacie też produkt, starajcie się napisać nazwę, tak, czyli ja będę nawet szukając sobie, nie wiem, Harun, powiedzmy, zobaczcie, uszyłam bluzę, moja bluza Harun i wtedy ja wiem, że to jest Harun, wstawiam lubkę Harun i wiem, że to są Haruny i ewentualnie mogę je tam ściągnąć albo was zapytać ewentualnie. No dobra, słuchajcie, to na dzisiaj tyle, nie wiem, czy to jakieś tam były wszystkie gadżety, no nie wiem, każdy ma jakieś tam, wiecie, swoje... Niektórzy kolekcjonują piękne jakieś nożyczki. I jeszcze na koniec, słuchajcie, wpadło mi na myśl, że ja kiedyś Wam już to powiedziałam, że ja nigdy Wam nie mówiłam o żadnym naparstku. Dlaczego ja nie mówiłam nigdy o parsku, Chociaż wiadomo, my się nazywamy tutaj, nasza cała grupa, i ja złoty parstek. I tak naprawdę, ja powinnam z naparskiem na palcu każdy live wam prowadzić. Oj, brzydko pokazałam. Każdy live powinnam wam prowadzić z naparskiem na palcu, i to powinien być mój znak rozpoznawczy, ale niestety muszę tutaj się przychylić, tak skulić i powiedzieć: Ja nie używam naparstka, tak? Ja nie lubię pracować na parstku, i nigdy nie lubiłam. Chociaż naparstek wiadomo, nam pomaga, głównie w szyciu ręcznym, tak? W fastrygowaniu, w szyciu ręcznym, kiedy my musimy tą igłę wbijać, popychać palcem, i właśnie wtedy nakładamy na naparstek na jeden z palców, ten, który nam pomaga tą igłę popychać. Ale ponieważ ja ani prawie że w ogóle nie fastryguję, bardzo mało, a jak fastryguję, to takie mięciutkie rzeczy, że tam bez problemu, bez naparstka. No ale mówię, to też jest gadżet i jeśli ktoś używa, to dajcie znać, bo jestem ciekawa. Ale on się, mówię, głównie przy ręcznym. A tak to jak tylko robimy albo lekciutkie spinanie szpilkami, albo bez szpilek szyjemy, no to wiadomo, że na parsek nam się nie przyda. Dobrze. Marzenka mówi, że każdy może dopisać, czy do, wyraża zgodę. Tak, tylko że jak ja tutaj mówię do kilku osób, a was na grupie więcej wstawia, to ja muszę każdego zapytać, jakby tak. Więc nie dziwcie się, że ja wszystkich nie, wszystkich nie wstawiam, bo wiecie, bo no musiałabym każdego zapytać. <laughs> no dobra. No co, no to chyba na dzisiaj tyle. Już i tak długo gadamy, jak zwykle. Zobaczcie, jak zwykle. Jej kurczę, Czy ja zawsze muszę dwie godziny dziewczyn z wami rozmawiać? Pewnie wy już uciekacie, nie macie czasu, a ja nie wiem, choćby nie wiem, co to dwie godziny mi zawsze wychodzi. <laughs> Także słuchajcie, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat się Wam podobał. Że coś tam z niego wynieśliście, że no, wspólnie porozmawialiśmy sobie fajnie. I yy, kto tam. Pierwszy wstawiajcie post na grupie. Mówcie o swoich gadżetach, pokazujcie zdjęcia. Nie tylko, że ja, mówcie, że ja mam takie rzeczy, tak? Mam do lamu, lamu, lamownik, tylko nie każdy wie, co to jest. wstawiajcie zdjęcie, ja mam taki lamownik, mi się sprawdza to, mi się sprawdza tamto. Także tyle. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Papa. Pa. do następnego razu za dwa tygodnie. Tylko temat musimy wymyśleć, bo jeszcze nie mam.